partnerem odcinka jest. No Widziałeś te wszystkie zmiany rządów, Przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, służyłeś w innej armii. Prze przetrwałeś zmianę ustroju, zmianę w wojsku, nie jedną. Ministrów Obrony Narodowych też było sporo już od tego czasu i jest lepiej, jest gorzej, jest, stoimy w miejscu, jest kruszony beton, nie jest kruszony beton, jak to? W jednym pytaniu dużo wątków. Zajmuję się tym, na czym najlepiej się znam. Uczę ludzi walczyć, myśleć, yy, otwartą głowę, żeby mieli. I Przede wszystkim uczę właśnie strzelać i walki w bliskim kontakcie, bazującej na krawmaga. Twoim bazowym sportem było judo. Co było takiego w tej krawmadze, że ona Cię urzekła do tego stopnia, że można powiedzieć, że jesteś jednym z profesorów krawmagi w Polsce. Zasadą jest na polu walki wykonać zadanie i przeżyć. Przeżyć, wykonać zadanie to są dwa podstawowe priorytety, a nie zdobyć medal olimpijski w walce fair play. Czy, Twoim zdaniem, sprawność fizyczna dzisiejszych ludzi, młodych ludzi, którzy przychodzą do Twojej szkoły. Odstaje od tej sprawności fizycznej, która była powiedzmy 15 lat temu. Na podstawie doświadczenia, jak dobrze wyszkolone jest polskie wojsko na tle innych państw Europy czy nowych. W dzisiejszym odcinku na pięku z drwalem oficer Wojska Polskiego w stopniu komandora porucznika, wykładowca w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, wcześniej szef szkolenia specjalistycznego w jednostce specjalnej Formoza. Wielokrotny mistrz Wojska Polskiego w judo, twórca wojskowego systemu walki w bliskim kontakcie oraz walki z bronią dla żołnierzy Wojska Polskiego. Panie i panowie, Włodzimierz Kopeć. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękujemy Cześć. za przybycie, tradycyjnie jak zawsze witamy naszych gości, tutaj gift to firmy w podziękowaniu za służbę, proszę mm. bardzo na takie piękne, gdzieś... tylko jeden, a co z drugą nogą będę kulał? Spokojnie, jest jedna z drugą nogą, tu jest podpisana, i, i ale widzę, że się coś y, autograf popsuł, albo pisek jest, y, nie y, chyba nie zastęgła farba. Aha. Albo ja mam takie rączki. Albo tak. Ale to naprawimy. To są ręce, które leczą. Jak to mówi mój instruktor boksu, jestem lekarzem ostatniego kontaktu. <grym> 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 Okej, okay, możemy, możemy yy, zaczynać, bo jesteś już w wojsku. Oj, długo. No właśnie, ile? No w tym roku rozpocznę 35 rok służby wojskowej. Po ile siedzi na emeryturę w wojsku? Po, i, i, po, to po znaczy, ile powinien siedzieć? Znaczy, <laughs> Załapałeś tak, się na ten pierwszy okres, na 15 lat. Tak? To znaczy, to, to ja nie, nie uważam tego, że załapałem się. To jest takie po prostu, tak jak widzę czasami te dyskusje różnych środowisk, które mało wiedzą o tym, jak się pracuje w mundurze, co się ma, za co się ma i jak się za to płaci. I, i w tym momencie, po pierwsze, się nie załapałem. Yy, można powiedzieć, na początku do tego wojska trafiłem przez sport i, i, i ludzi, którzy, którzy pracowali ze mną w klubie wojskowym od Odlęta Dęblin, gdzie od dzieciaka pracowałem, yy, uczyłem się tego judo. i chcieli mieć dobrego sportowca, bo wtedy robiłem wyniki, zaproponowali mi, żebym został żołnierzem wtedy w Woslu, w oficerskiej szkole lotniczej w Dęblinie. Prezesem klubu był wtedy. Pan pułkownik Chojnacki, bardzo porządny człowiek yy, honorowy. No i pyta się kiedyś mnie, gdzie ty kopeć idziesz. Ja mówię, no jak to gdzie? Ja, panie Andrzeju? Na WF idę. No nie daj sobie spokój. Na WF przyjdź do mnie. Na szkazie ja? ja mówię, Szedł kompotem, zostanę, bo to żeśmy wtedy pędam z chorąży mi bardzo często toczyli. Boje na ulicach małego miasteczka Dęblina. Przyjdź do mnie, a ja ci gwarantuję, że będziesz mógł studiować na studiach, tylko będziesz musiał startować na zawodach w klubie, a zresztą to, co lubisz, to, co będziesz robił cały czas. A w tym momencie ja ci gwarantuję, że drugi fakultet będziesz mógł rozpocząć na studiach na Akademii Wychowania Fizycznego. Namawiał, namawiał, no i namówił. W tym momencie rozpocząłem. Aha, warunkiem było, że nie mogę iść na kierunek lotniczy, bo jak już bym był na lotce, to generalnie sportowiec zamiar żaden, bo inwestowanie w pilota i sposób studiów w wojskowej wtedy szkole wyższej oficerskiej lotniczej no nie, nie, nie dałby rady taki człowiek połączyć sportu z lataniem. Poza tym możliwość kontuzji, co jest nie do przyjęcia. Kierunek naziemny. No i tak zacząłem swoją przygodę z armią. Nie spodziewałem się, że potrwa to aż tak długo. I tu muszę powiedzieć, że człowiek był dosyć słowny. Typowy oficer wojska polskiego, który w tym momencie dotrzymuje słowa. Już na pierwszym roku, co była, to był 88 rok, więc zaczynałem jeszcze w starych wojskach, w innej armii. I wtedy zaczynając Żołnierz, który szedł na szkołę oficerską czy na jakąkolwiek szkołę wojskową, mógł ubiegać się o możliwość studiowania na studiach cywilnych po skończeniu dwóch lat na szkole wojskowej. Ja dostałem od razu zgodę na pierwszym roku, tak jak obiecał. Na pierwszym roku nie zdałem egzaminów na Akademię Wychowania Fizycznego. Za drugim razem wystartowałem i później już ciągnąłem dwa fakultety, jeden właśnie w szkole oficerskiej drugi na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawskiej, w wydział zamiejscowy w Białej Podlaskiej. No i generalnie całe życie robię to, co lubię. I nie patrzyłem na to, jak te lata mijają. Nie szukałem, że po 15 latach odejdę. A nie, może po 20, a może po 25 następny próg, a może po 28. Nie, po prostu to, co robię, sprawia mi przyjemność olbrzymią. Jeżeli jeszcze widzę ludzi, których spotykam i mówią do mnie że moje zajęcia były dla nich czymś, co wniosło w ich życie, pomogło im się rozwinąć, no to jakaś może być inna nagroda z tego powodu. Więc może są osoby, które liczą, że po tych 15 latach, 20 odejdą. Pewnie takie są, ale w moim przypadku to nie tak działa. Prawdziwy pasjonat. Zdecydowanie tak. Był tutaj ostatnio <laughs> Pawł, zresztą wspominał w książce treningi, z Włodkiem Kopcie w Poznaniu. Bardzo miło Mówisz, że jak będzie, to proszę pozdrowić. Także pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. Również pozdrawiam. W ogóle to taka ciekawa historia, bo dzwoni do mnie jeden z moich studentów i mówi, czy czytam książkę. No i co? Czytam. No i tam jest napisane, porucznika, kopcia i tak dalej, i tak dalej. No ja mówię, no to cieszę się bardzo, ale i tak, no i w tym momencie zmusiło mnie to w pewnym, w pewnym sensie do sięgnięcia po tą książkę. Było mi bardzo miło, że akurat yy, młodzi ludzie, którzy trafiali, ja wtedy też byłem młodym człowiekiem, bo w stopniu porucznika, jak trafiłem do, centra, do szkoły oficerskiej wtedy i, i jak przychodzili do mnie właśnie z dwunastej kompanii rozpoznawczej żołnierze, którzy przychodzi do mnie trenować i było tego trochę. Było tego trochę. Były to dobre chwile, gdzie wielu z nich też uczułem pokory, bo ja jeszcze byłem startującym zawodnikiem. Ostatni raz na Mistrzostwach Polski startowałem seniorów w 95. roku, a to był tak 96., siódmy rok, więc jeszcze człowiek miał, miał siłę i ten spryt, że mógł niejednego jeszcze poprzewracać. No i wtedy akurat taka grupa przychodziła od nich. Skłamałbym, jakbym powiedział, że każdego pamiętam, ale, ale, ale w tym momencie bardzo dziękuję za pozdrowienie i, i odwdzięczam się, bo w tym momencie miło jest, kiedy ktoś dzisiaj po tylu latach pamięta, że jednak jakiś miałem wkład w jego rozwój. Pozytywny, mam nadzieję. Ale kalafiorów się nie dorobiłeś? na tak? Nie, 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 nie. Akurat... Tkanka, tkanka, inna tkanka, bo słyszałem, że uszy, jak, że ktoś ma takie tkanki, że może tak powieczy się, że, że cuda robili, żeby mieć te kalafiory i nie dało rady. A nie wiem, czy pamiętasz, bo, ale pewnie pamiętasz, byli też tacy, co sobie specjalnie robili no, kalafiory, żeby no to... lepiej na mieście wyglądać. Ale to nie byli, oni dzisiaj są też. No, Już... tak? tak? Tak, bo faceci też się upiększają i też się robią groźnych. Ja jak szukam kogoś, kto mi to wyczyści, bo nie chcę wyglądać jak troll do końca życia, ale no jeszcze nie znalazłem. Laryngologa, który się zajmuje kalafiorami. W każdym razie, jak na tej, no w zasadzie no 35 lat tak, w wojsku. No, 15 września rozpocznę 35 rok służby wojskowej. Jak na, w tym okresie, czy znaczy na, na przestrzeni tego czasu zmieniło się wojsko w Twoich oczach? Przede wszystkim zmniejszyło się. Jak ja zaczynałem, to armia podchodziła pod 400 tysięcy. Ale to była zasadnicza służba? Była zasadnicza służba wojskowa. Znaczy, jakie jest twoje w ogóle takie zdanie, bo obserwujesz to, nie? I nie obserwujesz też właśnie, bo tak jak powiedziałeś, nie byłeś w wojsku y, tak jak niektórzy, że dla bezpieczna posadka, ciepła, emeryturka i tak dalej, tylko zostałeś, jesteś, sprawia ci to przyjemność, y, uczenie, y, ale też no, no widziałeś te wszystkie zmiany rządów. Przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, służyłeś w innej armii przetrwałeś zmianę ustroju, zmianę w wojsku, nie jedną. Ministrów Obrony Narodowych też było sporo już od tego czasu i jest lepiej, jest gorzej, jest, stoimy w miejscu, jest skruszony beton, nie jest skruszony beton. Jak to wygląda w twoich, w twoich oczach? Znaczy, powiem w ten sposób, że w jednym pytaniu dużo wątków. Pozwolę sobie odnosić do tego, co ja bo ja nie jestem uprawniony do wypowiadania się, jestem cały czas w służbie i nie będę wypowiadał się odnośnie słuszności odnośnie pewnych decyzji, bo to nie honor dla żołnierza wojska polskiego krytykować. To nie jest instytucja, instytucja demokratyczna i taka być nie może. Więc w tym momencie nie będę się odnosił do pewnych rozwiązań. Wolnie mniej oceniać, ale z mojej perspektywy zmieniło się dużo. A dlaczego akurat tyle czasu, zaczynając w tej armii, jestem i pomimo, że zaczynałem jeszcze za ludowego wojska polskiego, bo to był 88 rok, ja składałem dwie przysięgi. Bo jak przyszła nowa Polska, ta Polska, która miała przyjść, na którą wszyscy czekaliśmy w 89 roku po wygranych wyborach, to wojsko malowało korony na, na hełmach i składało drugą przysięgę. Dlaczego tak długo jestem? Trudno mi powiedzieć na to pytanie z punktu widzenia moich przełożonych i osób, które decydowały o moim jakby drodze rozwoju, bo wiem, że wielu ludzi z mojego pokolenia w momencie, kiedy władza się zmieniała musiało się rozstać z mundurem z różnych powodów. Ja przez całe swoje życie starałem się postępować według swoich wartości. Nie zawsze były one modne i nie są modne. Nigdy nie ulegałem modą ani starałem się no, nikomu przypodobać. Więc chyba to jest odpowiedź na to pytanie, że dzisiaj, pomimo że zaczynałem w czasach, kiedy, kiedy ta armia była ludowa, ludowe wojsko polskie, to jeżeli ktoś jest uczciwym człowiekiem może sobie spojrzeć w lustro i jest prawdziwym patriotą i stara się to udowadniać nie biegając z flagą i krzycząc jakim to jest patriotą, tylko po prostu robiąc to na co dzień, to myślę, że te wartości są niezmienne bez względu na to ilu się ministrów zmieniło, ile rządów było, kto rządził, jaka partia, tak naprawdę nie, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ja nie poszedłem dla, do wojska z powodów politycznych, żeby utrwalać czy walczyć o jakąś opcję polityczną. Jestem dlatego, że poszedłem, jak słyszałeś, jak powiedziałem na początku, zupełnie przypadkowo ze sportu, ale dzisiaj sobie nie wyobrażam innego życia i no cóż, no i tak już jest. Może dlatego wciąż jesteś? Że się nie określiłeś. W pewnym momencie. Nie, ja się określam za każdym razem. Politycznie? Tak, oczywiście. Raz na cztery lata rzucam Aha. głos do urny wyborczej i uważam, że to jest to, co żołnierz powinien robić. Ale nie głośno, o uczelni, o tym chyba nie, nie, nie agitujesz. Nie, bo ja nie jestem od tego. Ja, tak jak każdy z nas ma prawo. Widzisz, to jest tak, że żołnierz powinien mieć pewne przywileje. Bo z drugiej strony też ma odebrane pewne przywileje z drugiej strony, bo żołnierz nie powinien wypowiadać się na tematy polityczne, zwłaszcza o swoich przełożonych. Yy, może załatwiać, powinien zgłaszać yy, wnioski, powinien być kreatywny, powinien podpowiadać. Bardzo dużo dobrych inicjatyw wychodzi oddolnie. Że jakby większość w większości kraju to większy, do, większość inicjatyw jest dokładnie. I teraz, I teraz w tym momencie, i w tym momencie no, umiejętność jakby y, zmiany pewnych y, sytuacji, pewnych programów, bo ja akurat jestem głównie szkoleniowcem, nauczycielem, y, wynika nie z tego, że się krytykuje bezpodstawnie swoich, y, że tak powiem, zwierzchników, bo to do niczego nie prowadzi. W żadnej firmie tak nie jest. No dobra, to teraz zasumulujmy sytuację, albo otwórzmy no, sytuację, który był. Był taki znany pan Misiewicz, no nie. No i, no i, no i tam nie, no, było co było. Wszyscy wiemy, jak, jak to wszystko było, zwłaszcza w wojsku, jak tam niektórzy musieli honory oddawać. I co w takiej sytuacji taki żołnierz ma zrobić? No bo dzisiaj wiemy, gdzie jest pan Misiewicz, nie ma go. Był. Różne dziwne rzeczy robił. Nie wszystkim się to podobało. I mówisz, że no, żołnierz może zgłaszać i tak dalej, ale. Ja, jak z tego wybrnąć takiej, z takiej chorej sytuacji? Zachowywać się zgodnie z regulaminem żołnierza Wojska Polskiego. Bez względu na wszystko? Bez względu na wszystko. No, nie ma innej odpowiedzi na to pytanie. Masakra. No czemu masakra? No, jak to, do aptekarza? Czy do pomocnika ale, aptekarza? Ale nie rozumiesz mnie, Tomek. No. Regulamin Wojska Polskiego określa zdecydowanie komu, co i jakie honory się należą. I po prostu trzeba je dobrze znać i czytać, a nie ulegać pewnym. Czyli w regulaminie jest napisane, że, że można, by było z tego, można by tego było uniknąć, tak? Nie mnie to oceniać, ale regulamin określa, komu czyli, jakie yy, honory się oddaje. Czyli komander Włodek odsyła do Regulaminu. Oczywiście tak. No słuchajcie, no sam wiesz o tym, że pewne zachowania są normowane w różnymi. Kodeksami, regulaminem, ale przede wszystkim etyką. I tak naprawdę w tym momencie to są długoskazy dla nas. Oczywiście czasami, jak nie wiemy, jak się zachować, jak to mi mówił kiedyś mój nauczyciel, to zachowajmy się przyzwoicie. A później czas pokaże, czy to nasze zachowanie było słuszne, czy nie, bo nikt w danej momencie, w danej sytuacji nie jest takim mądry, żeby powiedzieć. No to... ale jeżeli się wahasz, zajrzyj do regulaminu. On ci podpowie. A jeżeli, a jeżeli on też nie jest w zgodzie z tym, co uważasz, no to albo po prostu zmień pracę, jeżeli ten regulamin jest dla ciebie do przyjęcia. No przecież nie mamy wojny. Każdy z nas może w każdym momencie wypowiedzieć stosunek służbowy. Czym zajmujesz się na Akademii Wojsk Lądowych w Wrocławiu? Za co jesteś odpowiedzialny? Jaka jest twoja funkcja? Jestem starszym wykładowcą w zakładzie teorii i praktyki strzelań. Jestem szefem zespołu walki i bezpiecznego posługiwania się bronią. Mam strasznie długą nazwę, ale to moi przełożeni tak stwierdzili, że miał, nawet jej nie pamiętam w tej chwili, ale na początku to miała być nazwa ZWIS. Zakład walki i specjalistycznych szkoleń strzeleckich. No marketingowo dobrze. No marketingowo dobrze <laughs> Marketing. zwis, ale mój przełożony stwierdził, że troszeczkę źle się kojarzy. No i, no i nazywamy się inaczej. <laughs> Czyli jak wyglądają te zajęcia, o których mówisz? I ile, ile ci przyszli oficerowie tych zajęć mają? Jak wygląda to strzelanie? Czy znaczy, jesteś znaczy, odpowiedzialny za program? Piszesz program, realizujesz program? Znaczy, Tomek, ja powiem tak, ja jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo to, co robię, to sam wymyślam. Więc pod tym względem już jeszcze jak byłem, jak byłem jeszcze w Centrum Wojsk Sądowych w Poznaniu. Trochę za długo tam byłem, ale to był dobry czas. Byłem wtedy młodym oficerem, który zdobywał wiedzę i który jeździł po świecie, uczył się i później starał się to wdrażać w życie. To było dla mnie bardzo ważne, że to, co mi się nie podobało, to, co uważałem, nie przystoi tym czasom, starałem się zmieniać. Oczywiście zgodnie z Regulaminem. Czyli jako instruktor wykładowca miałem w swoim, w swoich, w swoim że tak powiem, kompetencjach pisanie nowych programów, poszukiwanie nowych rozwiązań szkoleniowych. I z tego korzystałem. Programy, które pisałem, później sam realizowałem. No i czy może być coś lepszego w tym momencie. Czyli nie masz żadnych y, jakichś tam utrudnień jeszcze z góry, że nie możesz tego wdrażać, tylko już masz zielone światło na takie rzeczy. To znaczy, gdyby było łatwo, to by było nudno. No zawsze mamy jakieś utrudnienia. Chociażby jak wstajemy, nie chce nam się rano wstać, może byśmy trochę dłużej poleżeli. To, to nie, ma, nie ma tak. No, e, Ale są masz ludzie, jakiegoś zwierzchnika, który są, musi no, się podnieść? zdecydowanie tutaj? tak, tylko to jest kwestia... Słuchajcie, no, no, w, w, wojsko jest instytucją schieraklizowaną. E, każdy na swoim poziomie odpowiada, ma zakres swoich kompetencji e, i w tym momencie wiadomą rzeczą jest, że jeżeli w moim zakresie kompetencji jest pisanie programów, w moim zakresie kompetencji jest tworzenie pewnych struktur szkoleniowych, no to ja się staram z tego wywiązywać. Oczywiście nie wszyscy muszą mieć, i wręcz to by było nienormalne, takie samo zdanie jak ja, więc ścieramy poglądy. To nie jest tak, że, że tak ma być, bo ja tak zdecydowałem. No. Jeżeli przełożony ma większy jakby pogląd, patrzy z, my patrzymy z, można powiedzieć, z jednego swojego stanowiska, a on musi ocenić, zważyć jeszcze inne czynniki, które mają wpływ na realizację zadań w, swoim, w swojej jednostce, to czasami dochodzi do konfliktu braku zrozumienia ze strony podwładnego, a przełożonego. Ale to zawsze można wytłumaczyć. Jest modli przełożony, kto potrafi wykorzystać potencjał swoich podwładnych, odpowiednio to skanalizować i każdemu znaleźć odpowiednie zajęcie, da jego możliwości. Ja miałem to szczęście, że akurat moi przełożeni pozwalali mi mieć otwartą głowę, słuchali, nie zawsze się ze mną zgadzali, więc wtedy przyjmowałem tak jak przełożony postanowił. I tak było zawsze. Ale zawsze starałem się szukać jakiegoś dojścia. Jeżeli nie tak, to się po prostu przegrupowywałem, wycofywałem na z góry upatrzone pozycje, żeby przygotować następne natarcie. Wcześniej byłeś szefem wyszkolenia specjalistycznego w Formozie. Na czym to szkolenie polegało? Yy, zanim trafiłem do Formozy, to ukształtowałem się w, głównie w szkolnictwie. Niektórzy mi to, mi to bardzo za że nie byłem żołnierzem liniowym, idąc do jednostki specjalnej. Yy, więc tak naprawdę ja też, żeby rozwiać pewne, pewne. Ja nigdy nie byłem komandosem, nigdy nie byłem operatorem. Yy, nie jestem i raczej już nie będę. Czyli się nie, i... może, nie możesz siebie nazwać specjalistą z Formozy? Nie. Nie, i, i nigdy się tak nie nazywałem. Yy, nosiłem i noszę cały czas ten sam mundur. Yy, tak jak, tak jak większość żołnierzy tej jednostki, utożsamiam się z tą jednostką i miałem duży zaszczyt i przyjemność w niej pracować, służyć, o tak bym bardziej określił to słowo. I, i w tym momencie, na czym przeszedłem, przeszedłem ze szkolnictwa wojskowego. Specjalizowałem się i specjalizuję się w pisaniu programów, w tworzeniu systemów szkolenia, w przygotowywaniu ludzi do realizacji zadań. Jednostka w którymś momencie miała zapotrzebowanie na takiego człowieka jak ja. Było dla mnie dużym zaszczytem i, i taką przyjemnością, kiedy szef szkolenia tej jednostki zapytał mnie pierwszy raz, czy nie chciałbym przyjść do jednostki Formoza na stanowisko właśnie szkoleniowca w sekcji szkolenia specjalistycznego. Wtedy znakomicie realizowałem się w, w Poznaniu. Wtedy akurat mieliśmy wznoszącą, jeżeli chodzi o o szkolenie w walki w bliskim kontakcie w siłach zbrojnych. Dziesiątki, setki naszych absolwentów kończyło kursy, szło w Polskę i nie, nie przyjąłem tej pierwszej propozycji. Po jakimś czasie, kiedy się troszeczkę człowiek już zrealizował na tym etapie szkolenia właśnie w Centrum Szkół Wojsk Lądowych, przyszła druga propozycja. Z tego samego miejsca, od tego samego człowieka, tylko bardziej zdecydowana. Szef szkolenia zaproponował mi to samo stanowisko. Zgodziłem się, pojechałem na rozmowę z dowódcą jednostki. I to, co w tej chwili też rozmawiamy, od samego początku, ja powiedziałem, jakie mam braki, że ja nie jestem w stanie, zwłaszcza, że to ja miałem w tym czasie 40. 8 lat, 49. Zdaje mi się, że teraz cały czas masz 47. Bo ja, bo ja akurat pracując z młodymi ludźmi, wysysam z nich tą młodość, tą Aha. energię i cały czas się nie starzeję. A, a przez to, że często ruszam głową, czasami w nią dostaję, to mi beton nie zastyga. No, tak. Iwak, na no, Dokładnie. No. Dokładnie. Więc, więc ludzie, którzy rozmawiali ze mną wtedy, czyli dowódca jednostki i, i szef szkolenia. Określili jasno zadania, które mam tam realizować. Szef szkolenia yy, powiedział do mnie w którymś momencie, jak już objąłem tam stanowisko, że Ty się Włodek nawet nie próbuj nauczyć tego wszystkiego, co Twoi podoficerowie potrafią, bo Ci życia nie starczy. Twoje zadanie to jest koordynować działania, stworzyć pewne struktury szkoleniowe, pewne systemy szkolenia, których nam brakuje. A masz w tym doświadczenie, i mądrze tymi ludźmi kierować, żeby ten zespół funkcjonował. A oni są tak wysokiej klasy specjalistami, że nawet jak będziesz próbował się tego nauczyć, to ci życia nie starczy. To było, to było można powiedzieć, podsumowanie tego, jak tam trafiłem i jakie zadania. Już o szczegółach mówił nie będę. Lekko, lekko nie było, tak bym powiedział. Trafiłem do jednostki bez kwalifikacji i jednym z punktów honoru, jaki sobie postawiłem, pomimo zaawansowanego wieku i kontuzji lewego biodra, żeby jednak być pełnowartościowym żołnierzem tej jednostki i ukończyć kwalifikacje. Poszedłem na pierwszą kwalifikację totalnie nieprzygotowany w Bieszczadach. Dzisiaj mogę tylko podziękować organizatorom tej kwalifikacji, że mnie spuścili po pierwszym dniu. Było... Czyli co, jest też jakiś, jest jakiś kilkudniowy jakiś marsz, jakieś takie dziwne rzeczy są, jak w selekcji? Tak. Jest, kwalifikacja jest dla, dla żołnierzy, którzy w, tym momencie, którzy w tym momencie stanowią w jednostce zabezpieczenie. Zabezpieczenie pod względem szkolenia zabezpieczenie pod względem logistycznym, medycznym. I w tym momencie to, ten personel jednostki specjalnej przechodzi test kwalifikacyjny, czy się nadaje na bycie żołnierzem w wojskach specjalnych na stanowisku zabezpieczającym. Oczywiście, oczywiście yy, normy są mniej wyśrubowane niż dla operatora zespołu bojowego. I jak tu widziałem kolegów, młodszych i, i, i w moim wieku, którzy byli operata, operatorami w innych jednostkach specjalnych, to ja już nie miałem wieku, żeby być akurat. W, już Przyrody nie oszukasz. Ale finalnie zaliczyłeś tę kwalifikację? Finalnie podchodziłem do niej trzy razy. I? Za drugim razem przeszedłem całą tą kwalifikację. W wieku 48 lat, tak? No, to już było, to była jesień, kiedy wystartowałem do pierwszej na wiosnę Wystaltowałem do drugiej edycji. Yy, odpowiem, że ja nie musiałem startować w kwalifikacji. Czyli dla siebie samego to robiłeś? Dla robić. siebie samego w dużej mierze, żeby sobie coś udowodnić. A poza tym uważam, że tak trzeba było. Że, żeby być na tym stanowisku, yy, trzeba było skończyć tą kwalifikację. To było minimum, jakie powinienem mieć. Yy, I. I w tym momencie, w tym momencie, druga kwalifikacja zostałem zdjęty z drugiej kwalifikacji dosłownie na pół godziny przed końcem. Był to dla mnie duży, duży cios, tak powiem. Nie mnie to oceniać. A dzisiaj muszę powiedzieć, że, że też patrząc z perspektywy czasu, i to, co to spowodowało. Że yy, ciosów zbieramy dużo w życiu. Kwestia jest, jak szybko się po tym podniesiemy, bo to nie ma, jak to mówią, nie ma odpornych na ciosy. Są tylko źle uderzeni. No ja wstałem. Wstałem, pozbierałem się i poszedłem do trzeciej kwalifikacji. Trzecią kwalifikację przeszedłem już w wieku 49 lat. Dzieci, które szły obok mnie. Tak mogę to powiedzieć. Nadali mi, nadali mi ksywę ojciec. Przeszedłem całą bez żadnej taryfy ulgowej. I uważam, że tak trzeba było. Myślę, że kupiłeś, kupiłeś tych no, swoich podwładnych. Tym, że to zrobiłeś? To znaczy, no bardziej się uwiarygodniłeś, że zdecydowanie tak, ale z drugiej strony myślę, że yy, to było bardziej dla mnie, jakby dla mnie budowanie siebie cały czas, bo uważam, że jeżeli człowiek, pomimo można powiedzieć zaawansowanego wieku, yy, nie boi się pewnych wyzwań, jeżeli pomimo dużych ograniczeń, bo ja mam metalową nogę. Ja szedłem na tą kwalifikację na jednej nodze. I pierwszą, i drugą, i trzecią. I trzecią przeszedłem do końca na jednej nodze. Kilka tygodni po tej kwalifikacji poddałem się operacji wstawienia stawu biodrowego. Wróciłem do jednostki dosyć szybko, bo nie chciałem czekać zbyt długo. Na, na to i siedzieć na zwolnieniu. Akurat zbliżał się okres urlopowy, więc w tym momencie miałem okazję wziąć urlop, i po urlopie już wróciłem jak nowy do jednostki. Nie wszyscy wiedzieli o tym, że zrobiłem sobie taką operację. Niektórzy mówili: robokopeć teraz o mnie, ale to pokazało po prostu, że można. I jeżeli człowiek yy, pomimo zaawansowanego wieku i kontuzji nie wymienka i szuka wyzwań, to znaczy, że jeszcze coś może zrobić. Jeszcze, jeszcze jest zdolny do, do czegoś tworzenia, a nie siedzieć w kapciach przed telewizorem i przerzucać kanały. Ile myślisz, że tak wytrzymasz? Nie wiem, bo ja nie traktuję tego w kategorii wytrzymasz. Po prostu sprawia mi to niesamowitą przyjemność i to robię. Jak widzę tych młodych ludzi, którzy przychodzą do mnie i którzy... I którzy chcą się uczyć i, i, i to jest dobry materiał, akurat widzę. Jestem w miejscu chyba, gdzie, gdzie powinienem być w, w tym okresie mojej służby wojskowej. No to, 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 to cóż więcej mi potrzeba. Dzisiaj muszę powiedzieć tak, że pierwszy rok w jednostce specjalnej był dla mnie zimnym prysznicem na głowę. Spotkałem tam ludzi którzy nie rozkładali przede mną czerwonego dywanu, bo przed kopeć wielki mistrz Judo i Kraw Maga i tak i tak dalej. Którzy na każdym kroku obserwowali, co robię, jak robię. I na szczęście, moje, spotkałem tam ludzi, którzy pomogli mi się odnaleźć w tym dla mnie obcym środowisku. Dwóch oficerów miałem, którzy pokazali mi, na czym polega. Dużo młodszych ode mnie, ale wybitnych specjalistów. Jeden z nich w tej chwili jest dowódcą jednego z zespołów bojowych. Za drugiego trzymam kciuki w tej chwili cały czas, bo ma problemy zdrowotne. Ci młodzi ludzie yy, dostrzegli, że chyba dobrze nam się będzie współpracowało i wystarczy tylko troszeczkę mi yy, pomóc naprowadzić... Pokazać, na czym polega specyfika jednostki i po zaliczeniu kwalifikacji, po byciu w jednostce, na tym stanowisku, na którym byłem. No, oczywiście byli też podoficerowie, na których mogłem zawsze liczyć. Wybitni specjaliści, naprawdę bardzo dobrej klasy spe specjaliści, o których się dużo nauczyłem. No i ci oficerowie, którzy pomogli mi zrozumieć, a później w tym okresie, kiedy. Był ten czas na naukę, przyszedł czas, kiedy mogłem osiągnąć zdolność na tyle, że byłem ja przydatny dla wszystkich. Y czy ten mój czas spędzony w tej jednostce y można było lepiej i kogoś lepszego na to stanowisko? Pewnie tak, ale od oceny tego, co tam zrobiłem, są moi przełożeni i ludzie, z którymi pracowałem, bo w momencie, kiedy odchodziłem z jednostki po niespełna czterech latach, to było dla mnie niesamowicie miłym wydarzeniem, kiedy osoby, które mnie żegnały, a zrobiło się duża kolejka, nie spodziewałem się tego naprawdę, i dziękowali za służbę w jednostce, przybili piątkę, dostałem mnóstwo giftów. Dowódca jednostki mnie pożegnał z, z honorami. A największą nagrodą dla mnie było, kiedy, kiedy jeden z żołnierzy już wtedy nie żołnierz, ale żołnierzem jest się cały czas Te jednostki, który podszedł do mnie, podszedł może złe słowo. Ci, którzy służą, wiedzą, podjechał do mnie i powiedział, że było dla niego dużą przyjemnością ze mną pracować i że jestem dobrym człowiekiem. I taka męska łza się wokół zakręciła. I, i, i uważam, że, że w tym momencie. Te chwile były warte tych kwalifikacji, tego poszukiwania, tego sprawdzania siebie. Tego się nie kupi za żadne pieniądze. I dzisiaj, jak, jak bywam w jednostce, cały czas uważam, że jestem żołnierzem tej jednostki, pomimo, że nie byłem operatorem w jednostce, pomimo, że nie byłem tą osobą, która jest tą najważniejszą osobą, która w, kupię w drzwi. Y ja mógłbym nawet tak powiedzieć, myślę, że się koledzy z zabezpieczenia nie obrażą i ze szkoleniówki. Miałem szczęście podawać piłki w Ekstraklasie. No, no, tak, to, tak to można określić, bo, bo w tym momencie... Yy, ale nie każdy się do tego nadaje. No, jakby wszyscy się nawalnia specjalistów, to by tu wszędzie dookoła byli sami specjalsi, a nie miałby... Kto specjalstwo obiadu zrobić, jakby no, zmienić? Albo jest. nie miałby im kto spania przygotować, czy nie miałby ich, kto dowieść. Tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, ja mam duże poczucie swojej wartości. Wiem, co potrafię, ale z drugiej strony, dowiedziałem się, czego nie wiem, a to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Bo w wielu przypadkach nasze problemy biorą się z tego, że my nie wiemy, czego nie wiemy. A w momencie, kiedy dowiadujemy się już, jakiej wiedzy nam brakuje, to łatwiej nam jest już tej wiedzy poszukiwać, jeżeli chcemy, oczywiście. I tu dla mnie, odchodząc z jednostki, yy, powiedziałem, już widzę, niektórzy cytowali te moje słowa, że jest to wspaniałe miejsce dla każdego młodego człowieka, który chciałby, nie boi się pracy, nie boi się wyzwań i yy, jest odpowiednio przygotowany fizycznie, bo tego się nie da teraz zrobić. Oczywiście głowa jest bardzo ważna, ale to jednostki specjalne, czy Formoza, czy Grom, czy jednostka z Lublina, to są miejsca dla takich ludzi, którzy mogą się realizować. Tam ogranicza nas tylko zdrowy rozsądek i grawitacja. A jest dużo zapytań odnośnie Formozy i zespołu wodnego Grom, bo w zasadzie ci ci robią na wodzie, na wodzie z tego co wiem, jedni obok drugich sąsiadują. No, jest to i, kilkadziesiąt kilometrów od siebie. No ale, no, ale są na wodzie i są blisko, nie? Widzą się czasami, mijają się na wodzie. Zdecydowanie. No I teraz jest, jest masę pytań z komentarzy właśnie, no i po co jest no, czy nie może być jeden zespół wodny? I po co jest Formoza generalnie? Jako ma specyfikację tej pracy i czy jest w ogóle sens utrzymywania formozy, jak jest zespół wodny gromu? Znaczy. Powiem w ten sposób, nie jestem uprawniony do takich odpowiedzi, bo nie mam takiej wiedzy, która mogłaby rzetelnie odpowiedzieć. A nie chcę mówić, że wydaje mi się tak czy tam, bo to, to nie jest od gdyby i wydawania. Jeżeli, jeżeli dowódca. To jaką, ma, jaką ma specjalizację formalną Generalnie od czego Od działania morskie. Tylko. Nie tylko, bo jesteśmy przygotowani do wyjścia. Z wody na ląd, z, z, z lądu do wody, wchodzenia na obiekty pływające i przerzutów powietrznego, wodnego, podwodnego. Generalnie specyfika działań dzisiaj jest bardzo zróżnicowana, ale preferowane zadania jest to środowisko wodne, morskie. Jeżeli chodzi o zespół bojowy chłopaków z Marsa, B. Bardzo podobne mają zadania, ale nie mnie to oceniać, czy jest taka potrzeba, jeżeli ktoś zdecydował i, i uważam, że w dniu dzisiejszym raczej powinniśmy się rozwijać, a nie zwijać, no to jeżeli przełożeni uważają, że są potrzebne takie dwa podmioty, a uważam, moim zdaniem są potrzebne. A były jakieś akcje w wykonaniu formozy? No bo wszyscy którzy piszą książki teraz i, i goście tutaj, którzy byli, no to gdzieś jakąś już robotę robili, o której mogą już mówić, nie? Natomiast no, ja tam w Formozie nie, nie doczytałem za dużo, żeby gdzieś w jakichś akcjach uczestniczyli, ktoś to już opisał. To może dobrze. Czyli nie ma żadnych książek, albo, albo nie możesz powiedzieć. Znaczy ja... <noise> ja nie wiem, czy jestem do tego uprawniony, żeby na ten temat... Ten... Znaczy... Inaczej, wiem, że nie jestem uprawniony, żeby na tym temacie wypowiadać. Tak jak słuchałem tutaj akurat kolegę Nawala, który był u ciebie. On opowiadał o historiach sprzed 10-15 lat, które się działy. O wojnach, które już się skończyły. Tak? Ja z jednostki wyszedłem niespełna 3 lata temu. Więc, więc nie jasne. jestem upoważniony, żeby wypowiadać się w imieniu jednostki, bo już w tej jednostce nie jestem zaszczytem było dla mnie tam służyć i jak widzę ludzi, z którymi się spotykam, widzę, nie straciłem czasu, ale nie jestem uprawniony do mówienia, co robili, gdzie robi, co robią, gdzie będą robili. To nie jest moje zadanie. Zmienimy na chwilę temat, bo w zasadzie Twoim bazowym sportem było judo. Tak. Tak można powiedzieć. I co było takiego w tej krawmadze, że ona Cię urzekła do tego stopnia, że można powiedzieć, że jesteś jednym z profesorów Krawmagi w Polsce. I co takiego jest? Bo ja do Krawmagi mam takie trochę zdystansowane zdanie pod kątem zwłaszcza tych wszystkich dziwnych ciosów, na przykład nie wiem, kop w torbę, palce w oczy, jakieś uderzenie na, na krtani i tak dalej. Bo z doświadczenia swojego wiem, że i pewnie Ty też wiesz z rzudo, że żeby jakiś rzut czy jakaś technika wyszła, to trzeba ją powtórzyć. Setki albo tysiące razy, później jeszcze trzeba to umieć zastosować pod wpływem jakiejś emocji, czyli jakichś tam powiedzmy zawodów amatorskich, później zawodów takich wyższej, wyższą rangą, i tak dalej. I to cały czas, jak gdyby trzeba łączyć, że inaczej nieraz widzieliśmy mistrzów techniki na treningu, ale jak przyszła, przyszła sytuacja dziwna, gdzie zadziała emocja, stres i tak dalej, z mistrzów treningu no, no, a byli też goście tacy, ja to też u siebie widziałem na sali, że byli takimi, można powiedzieć, leserami na, 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 na treningu, ale jak przyszło do walki, to im 10 razy lepiej szło niż tym, którzy tam naprawdę różne rzeczy robili. I wracając do hrab magii, mi chodzi o to, że no, w przypadku ciosu prostego czy jakiegoś rzutu jesteś w stanie to otworzyć, ale w przypadku uderzenia czy tam jakiegoś, jakiegoś wiesz, motywu typu no ileż można razy kopnąć kogoś w torbę na treningu? Ile razy może komuś włożyć palce w oko, albo ileś razy może kogoś tam uderzyć w tą krtań, nie, bo to, to bardzo szybko by się skończyło. Nie? I czy ta symulacja tego, co tam jest, no nie wiem, no czy ty miałeś jakieś takie doświadczenie, że mogłeś to wykorzystać. To jest złe porównanie, bo ty to wiesz, zajmujesz się tym zawodowo, ale mi chodzi o te krótkie okresy szkoleniowe ludzi na gromadze, że tam są te kursy, trzymiesięczny kurs samoobrony, zwłaszcza dla kobiet. To znaczy, wiesz, powiem ci tak, zaczynając od mojego jakby bazowego sportu, czyli judo, robiłem judo od dzieciaka. Piękna dyscyplina sportowa. Znakomicie rozwijająca młodego człowieka, ucząca szacunku, ucząca pokory, a jednocześnie rozwijająca niesamowicie wszystkie jakby... Cechy motoryczne i, i gipkość. Tak naprawdę trudno wymyślać. Najlepsza baza. No, nie mówię jedna najlepsza, bo każdy z nas, jak to mówią, każda sroka swój ogonek chwali. Ale, ale, ale dla mnie jest to bardzo, bardzo, no, ja uważam, że z takimi bardzo naturalnymi sportami, które dzisiaj powinny być bazą, to jeszcze jest boks i zapasy. I zapasy, tak. zapasy to jest. Dla mnie zawsze jako młody zawodnik, jak jeździliśmy na Lubliniankę, jak jeździliśmy do MKS-u na zawody, bo to była strefa kielecko-lubelska, to obok na macie ćwiczyli zapaśnicy i żeśmy czasami robili z nimi zawody, rywalizację, która dyscyplina lepsza. To było dwie minuty walki, załóżmy, czy trzy minuty walki bez ciuchów. Potem oni zakładali dżudogi. W... No i było dobrze. Było fajnie. Było fajnie. Ale do czego zmierzam? W tym momencie to, co wiemy, to jest sport. I zapasy są sportem, i judo jest sportem, i boks jest sportem i wiele, wiele innych sportów, które są nazywane w worku tym sporty walki. Potem mamy te sztuki. Czyli coś, co no sport ma na swoim zadanie rywalizację. Sztuka, no mnie się kojarzy z czymś pięknym, czyli rozwojem, harmonią. I mamy te dalekowschodnie filozofią. sztuki, filozofią, czyli rozwój duchowy bardzo mocno, no, no i to piękno ruchu. No i potem mamy tą trzecią jakby, trzecią nogę, i to jest dobre, bo wtedy jak coś stoi na trzech nogach, to się nie chwieje. Nie ma takiej możliwości. Na czterech może się chwiać, na trzech nigdy się nie chwieje. Może stać trochę bardziej w tą lub w tamtą stronę przechylone, ale się nie chwieje. No i mamy te systemy walki. Systemy walki, które w zależności od czasów, od ewolucji pola walki, yy, są dostosowywane jako narzędzia do realizacji różnych zadań. Systemy walki czerpią z tych dwóch nóg, które stoją już od wieków czyli tych sztuk walki i sportu walki. O, I na bazie tych, można powiedzieć, dyscyplin sportowych i sztuk walki tworzone są systemy walki. I dla mnie, dla zawodnika judo, który już przestał, można powiedzieć, dążyć do zostania mistrzem świata, każdy z nas chciałby zostać mistrzem świata i mistrzem olimpijskim, no bo taki jest cel, jak zaczynamy te Treningi. Nawet o tym na początku nie wiemy, ale gdzieś z tyłu głowy każdy chciałby osiągnąć ten sukces sportowy. Kiedy ze względu na wiek, na zawód, jaki wybieramy, to już staje się tylko dla nas rekreacją, a w moim przypadku zawodem moim była dalej praca z człowiekiem, nauczenie go pewnych, pewnych nabycie u niego pewnych nawyków, które pozwolą mu zrealizować zadanie albo ochronić życie. To rozpoczęły się poszukiwania w moim przypadku. Poszukiwania, poszukiwania czegoś, co sprostałoby na współczesnym polu walki tym wyzwaniom, jakie były stawiane. I teraz, I teraz judo nie nadawało się, do tego nie nadaje się. Zapasy również są znakomitą bazą, budującą cechy wolucjonalne, budującą w tym momencie sprawność fizyczną. no i to ten duch wojownika, o którym powiedziałem już wcześniej. Ale żołnierz to nie jest zapaśnik, to nie są zasady sportu. Jest zupełnie inaczej ubrany. No i generalnie zasadą jest na polu walki wykonać zadanie i przeżyć, przeżyć wykonać zadanie. To są dwa podstawowe priorytety. A nie zdobyć medal olimpijski w walce fair play. Dlatego w latach, kiedy, kiedy rozpoczęliśmy, to był początek lat 90., lata 90., połowa lat 90. kiedy rozpoczęły się nasze pierwsze, e, pierwsze e, sytuacje, kiedy nasze wojsko z poligonów pod koniec lat 90. zaczęło już wyjeżdżać na misje. Wtedy się to mówiło stabilizacyjne, różnie z tą stabilizacją wyglądało. To, to w tym momencie Zaczęto poszukiwać czegoś, co byłoby w stanie przygotować tych żołnierzy do realizacji tych zadań. Yy, I to co, i skąd ta krawmaga? No ja wiedziałem, jakie są, wychodząc ze środowiska judo, jakie są plusy i jakie są minusy tej dyscypliny sportowej. Yy, więc poszukiwania systemu. W 95 roku pierwszy raz w Polsce wtedy pojawił się Ryszard Dujep francuski Żyd, żydowski Francuz, jak to by nazwać, który był wcześniej w izraelskich statkach o majaretach, w tych komandosach morskich, czyli można powiedzieć, był takim żołnierzem Formozy, tylko w Izraelu. Człowiek po, który brał udział w kilku wojnach, brał w misjach, w, w wojn, w, jakby w operacjach specjalnych, który na skutek odniesionych ran oparzenia, w z tych operacji odszedł z wojska. Po wyleczeniu, a był wcześniej, kończył Akademię Wychowania Fizycznego u nich w Instytucie Wingate. Był gimnastykiem, kickboxerem Judo też trenował, człowiek renesansu. W armii izraelskiej wtedy, w Izraelu właśnie armia miała swój system szkolenia dla żołnierzy. Żaduję był przedstawicielem na Europę, już jako cywil. Rozpoczął jakby zakładanie szkół w Europie. W 1995 roku w Paryżu mieszkał. W 1995 roku przybył do Polski na zaproszenie jednego tutaj z ludzi, który znalazł z nim kontakt. I akurat tak się zdarzyło, że dowiedzieliśmy się, że będzie taka sytuacja. Nie widzieliśmy, co to jest w ogóle Krafmaga. Było to takie szkolenie troszeczkę zamknięte, nieliczne. Głównie brało w nim udział trochę chłopaków z Lublina. Przyjechało, My przyjechaliśmy akurat z Piotrkiem Tarnaskim. Przyjechaliśmy z Poznania wtedy, jako Piotrek był instruktorem od walki na obiekcie Wojska Polskiego. Ja byłem instruktorem od walki na... na... A gdzieście o tym usłyszeli? Był Instagram? Facebook? Nie był, nie był. Mój trener judo, Andrzej Kobiałko, pseudonim Minokuma, pasjonat sportów, sztuk, walki w ogóle. Wszędzie czytał, wszystko śledził, jeździł po całej Polsce z kamerą, wszystko fotografował, robi zdjęcia. Człowiek, który żył tym. Kiedyś do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj Wodek będzie taki i taki gość tu i tu. No, a... No jakoś przypadek w wielu, wielu yy, słuchaj, wiesz, ja powiem tak, że w wielu yy, w naszym życiu zmiany, które zachodzą są pod wpływem ludzi, z którymi się spotykamy. Jeżeli odpowiednio dobieramy sobie towarzystwo i potrafimy odciąć się od tych malkontentów ludzi złych generalnie, a dążymy do ludzi kreatywnych, dobrych, to przedbujemy od nich te, te cechy. No i to jest kwestia obracania się w odpowiednim towarzystwie. I akurat miałem to szczęście, że jakoś do takich ludzi lgnąłem. Ci ludzie do mnie. I w tym momencie zadzwonił mówi. Zadzwonił. Nawet się spotkaliśmy chyba. Mówi, że coś takiego będzie. No i, no i postarałem się tam być. Pojechaliśmy. To było pierwsze szkolenie. I dla mnie to było to. Czyli. To było to, co mogło dać żołnierzowi realną szansę realizacji zadania, minimalizując straty i być skutecznym. I, I później zaczęliśmy po prostu jeździć na te kursy, na te szkolenia. Jeździć prawie po całym świecie. Z Tarnaskim zrobiliśmy dobry tymi. To, to też jest, bo tam historia taka, że to ten nasz duet się znakomicie uzupełniał. To też sam bym pewnych rzeczy nie zrobił. On podejrzewam sam też nie, ale we dwóch byliśmy w stanie pewne sk skruszyć jakby struktury i, i spróbować z zmienić coś w tej armii. A nie słyszałeś wtedy o czymś takim jak sambo bojowym? Słyszałem. Ja nawet swego czasu, ponieważ ściana wschodnia to bardzo często też potykaliśmy się z sambistami, w ogóle sambo, przyjeżdżali na zgrupowania sambiści gdzieś do Lublina czy i, i mieliśmy, walczyliśmy z nimi. Były też międzynarodowe zawody, pamiętam wiele niej górze mm. rozgrywane jeszcze, jak byłem, byłem w, w szkole średniej i, i, i walczyliśmy z takim, pamiętam, klubem, który był mistrzem Rosji w, w sambo. No, akurat wygrałem ten turniej. W, w finale walczyłem właśnie z zawodnikiem, tym samym, ale w formule judo. No i akurat miałem, 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 że tak powiem, kontakty. Mieliśmy również później, akurat nasz wspólny znajomy Maciek Kukryś był ze mną na zawodach u nich w Moskwie, w jedynoborstwo Szukaliśmy pewnych kontaktów, obserwowaliśmy różne rzeczy. Więc w tym momencie miałem jakby obraz, że są inne sztuki, systemy. Głównie systemy nas interesowały w tym momencie. Jest jeszcze jest systema, tak? Jest systema, jest to, to ten Luka Paszny i Boi. W tej chwili akurat oni zaczęli tam promować takie rosyjskie MMA, właśnie, na którym byliśmy. Jednoborstwo. Więc warto jest czytać różne książki. Nie można się zamykać na jeden system, i Krawmaga yy, yy, była odpowiedzią dla nas, bo ona czerpała ze wszystkich i jest cały czas otwartym systemem. Że, że generalnie cel, jaki, do jakiego była stworzona, idealnie wpasowywał się w struktury militarne, wojskowe. Yy, prostota, wtedy reklama tego, tej szkoły była w trzech słowach. Prosta, szybka, skuteczna. Żołnierz nie ma czasu, to co kiedyś wspomniałem, spędzić 15 lat w klasztorze Shaolin, po to, żeby medytować i żeby się rozwijać i uczyć technik. Żadnej armii świata na to chyba nie stać. Produkt, który ma dostać, ma być prosty, szybki i skuteczny. I musi dawać szansę na jak najwięcej możliwości wykonania wykonalności w trakcie amisji, bo, bo tu nie będzie drugiego razu. I, i, i dlatego, i dlatego no, Żydzi są strasznie pragmatyczni. Można pochwalać, bądź nie. Niektóre no, ale od nich wymaga tego sytuacja. Nie? Sytuacja wymaga. W 2001 roku byliśmy z Piotrkiem Ternackim w Izraelu na takim szkoleniu, gdzie patrzyliśmy jak przygotowują swoich instruktorów. Mieliśmy okazję poćwiczyć też z niektórymi z nich i, i przyjrzeć się, jak wyglądał u nich system w ogóle szkolenia. Więc to też nam dało pewne odbicie i też później patrząc na system, który zaczęliśmy promować, prom wdrażać w polskiej armii, w 90% oparliśmy się na tych rozwiązaniach. Jak jest z młodym pokoleniem teraz? Jeżeli chodzi o, o młodych żołnierzy, o nabor Twoimi oczami, bo ja mam tutaj taką sytuację, nie będę mówił gdzie, ale pewien, a zresztą. No dobra, nie będziemy mówić. Ale pewien młody oficer zrobił na pewnej uczelni wojskowej wyływ jak za dawnych lat. Jumpy, pompki, przysiady, biegi, jakaś lina i tak dalej. Na szkole oficerskiej. Przeorał ich tak delikatnie. No i mówisz, że na drugi dzień były telefony. Od rodziców, zmartwionych, czy czasami w wojsku fala nie wróciła. <laughs> jest ta fala u siebie na uczelni, czy nie ma fali na uczelni? Znaczy, znaczy tak, powiem w ten sposób. To jest fajne określenie fala, co? Czym jest fala? No, upodleniem człowieka chyba. A dlaczego? No, no, gdzie, no fala to znaczy, ta, tak się że kojarzy. raz jest niżej, raz jest wyżej, raz coś ta, faluje, ta, tak co? Tak się kojarzy ogólnie <laughs> po zasadniczych <laughs> służbach wojskowych i falach i tak dalej. To znaczy, uważam, uważam w ten sposób, bo tak konkretnie trudno mi jest ocenić, co to było za zjawisko i, i że się telefony rozdzwoniły, no bo się, no i niech się rozdzwaniają. W tym momencie uważam, że ja. Zresztą wywodzą się ze sportu walki, a później będąc jeszcze w wojsku, a nie w jakiejś przy zakładówce, którym dalej służę. Pewne mechanizmy postępowania są bardzo, bardzo istotne. Była taka w latach 90., na początku lat 90 mówi o się humanizacja. W wojsku weszła humanizacja. Nie wiem, ja zawsze człowiekiem byłem. W ludzkiej naturze jest i zło i dobro i to jest humanizacja. Więc przewartościowywanie pewnych jakby zachowań kosztem innych i udawanie, że tych innych nie ma dla mnie jest drogą donikąd. Może ta odpowiedź moja nie do końca cię satysfakcjonuje, ale ja nigdy nie byłem poprawny politycznie, że odpowiadałem na pytania tak, jak chcą słyszeć to moi, moi, że tak powiem, zadający mi te pytania. Dlatego może 16 lat chodziłem kapitanem w Wojsku Polskim, bo miałem zawsze swoje zdanie, ale uważam, że pewne mechanizmy powinny być w tych strukturach. Nie da się, się to nie chodzi o upadlanie człowieka, bo temu jestem przeciwny. Nie chodzi o to, żeby stanowisko wykorzystywać po to, żeby komuś udowadniać, że się jest od niego lepszym. Ja nigdy nie budowałem swojego autorytetu wśród podwładnych, ani, ani pracując z ludźmi na zasadzie, że stopniem będę coś chciał komuś udowodnić, a zwłaszcza kiedy trafiłem do jednostki specjalnej, nie zdobywa się, w zaufania ludzi, mówiąc, bo ja jestem pułkownikiem, majorem, komandorem, komandorem polucznikiem, podporucznikiem i tak, dalej, i tak dalej, To jest zła droga. Również, ale pewne mechanizmy dotyczące starego wojska, młodego wojska kiedyś działały w bardzo dobry sposób. Ja nie mówię o patologiach. Patologie są wszędzie. W szkole podstawowej, w szkole średniej. Może najlepiej się w wojsko kopie, bo jest dużym celem. Łatwo go jest, że tak powiem, krytykować, a żołnierze rzadko kiedy wypowiadają się na temat, co się dzieje. Bo, bo po prostu regulamin im tego nie pozwala. Uciekasz odpowiedzią, uciekasz. A tu chodzi, czy twoim zdaniem, jak gdyby czy Twoim zdaniem sprawność fizyczna dzisiejszych ludzi, młodych ludzi, którzy przychodzą do Twojej szkoły, odstaje od tej sprawności fizycznej, która była powiedzmy 15 lat temu. To znaczy. To, z... czy, nie to wynika, czy to wynika z tego, że po prostu jest takie społeczeństwo, bo to nie jest problem Polski, to jest problem świata. Nie, nie uciekam od Twojej odpowiedzi. Uważam, że y, tylko troszeczkę jest jakby. Y, nie, nie Ci, którzy nie przeszli Starego Wojska, ci, którzy w tym momencie nie nie, wzięli, nie byli poddani temu procesowi edukacji, który był wcześniej, nawet nie wiedzą, co to jest fala. Uważam, moja żona pracuje w szkole, akurat w tej chwili w podstawowej. Ja prowadzę też swoją szkółkę, obserwuję, jak przyprowadzają do mnie mamy dzieciaki, które są prześladowane w, w grupach, w szkołach, mają duże z tego powodu problemy, i uważam, że, że y, wojsko nie jest niczym innym jak elementem całego społeczeństwa. Takie same mechanizmy zachodzą wszędzie, na każdym poziomie. I nie można mówić, że tam jest źle, tu jest dobrze. My jesteśmy po prostu tacy. Wojsko jest takie jak społeczeństwo, a społeczeństwo jest takie jak wojsko. To nie jest margines żaden. I pewne zachowania, które się wynosi z domu, które są w szkołach, w systemie edukacji, są akceptowane, później napiętnowane w taki czy w inny sposób, mają miejsce w każdym. Ja nie usprawiedliwiam tego, ale też nie chciałbym, żeby ktoś postrzegał, że wojsko to jest it, bo akurat jest schierarchizowane, a szkoła nie jest schierarchizowana. Jest. Każda instytucja jest hierarchizowana. Więc w tym momencie tylko wojsko jest zupełnie specyficzne, bo jest przygotowane do zupełnie innych rzeczy. A wracając do, teraz do, do tego, co zadałeś mi pytanie, czy jest inna młodzież, czy fizycznie i tak dalej. Młodzież jest taka sama, jak była kiedyś. No a prawdą jest, że muszą obniżyć te standardy ze sprawności fizycznej, te testy sprawności fizycznej. To znaczy, cywilizacyjnie jesteśmy słabsi. Cywilizacyjnie jesteśmy słabsi. No, co tu się mamy oszukiwać? No My kiedyś spędzaliśmy y, czas więcej na świeżym powietrzu i, i więcej wykonując y, czynności fizyczne, jeżdżąc na rowerze, biegając, biegając w gałę. No, po prostu człowiek się inaczej rozwijał, siedząc na blokowisku, na strzepaku. No, po prostu się inaczej człowiek kształtował. Nie było zabaw y, takich, które dzisiaj ma y, młody człowiek. Nie bardziej pracują kciukami dzisiaj niż tak jak my kiedyś wiesz jak dzisiaj grają no wiem, gra. wiem, siedzisz wiem. na fotelu gamingowym specjalnie skrojonym dla gamingowców dlatego, dlatego w tym momencie no, czasy nam się zmieniły, ale też trzeba spojrzeć na to z drugiej strony, że mamy i o ile chodzi o nasze ciało to w tym momencie wiele się nie zmieniło ten piąty palec u nogi nam nie zniknął co? jeszcze Może, jeszcze no i ta ewolucja raczej, raczej patrząc na 3, 4 czy 5 dekad aż tak daleko nie poszła. Więc ja dzieje się pewne spustoszenie w młodych organizmach pod wpływem, pod wpływem że tak powiem, tej y, komputeryzacji, y, tego y, życia wirtualnego y, i nieprzeżywania pewnych rzeczy, ale to bardziej moim zdaniem jest problem w, później w kontaktach międzyludzkich kiedy ten człowiek młody potrafi załatwić wszystko przez komputer i przez telefon, a nie jest w stanie pójść z reklamacji w sklepie, zrobić i żeby porozmawiać z ekspedientką, bo w tym momencie kończy się. Wyprztykał, się. Wyprztykał się. I nie umie zachować relacji między ludźmi takich, które po prostu dla nas były czymś normalnym. Jak ci się podobało, to z kimś się bawiłeś, jak nie, to się z nim poprzekpychałeś, go przewróciłeś. Jak cię ktoś, że tak powiem, dotknął nie tak, jak to mu oddałeś. Dzisiaj to się nie dzieje, tego nie ma. I, a jak jest, to czasami jest to postrzegane no patologia. No, ale czy to jest patologia? To jest normalny rozwój młodego człowieka, gdzie on po prostu szuka swojego miejsca i dociera się ze środowiskiem. A co dzisiaj się ma docierać kciukiem na swoim laptopie? No, no, no spójrzmy na to. I dlatego patrząc dzisiaj, to największe spustoszenie dla mnie to się dzieje w głowach tych młodych ludzi. Bo są oderwani od realnej rzeczywistości. A wojsko jest dalej realne, jeżeli jest walka, to boli, i ludzie mogą ginąć. I to nie jest to, jak w grze komputerowej, że będziemy mieli kolejny level i inne życie. In next life. Dokładnie. I tu trzeba sobie zadać pytanie, jaki system edukacji będzie najskuteczniejszy. No jeżeli, jeżeli ten polucznik zrobił takie zajęcia, to co to znaczy, że ich przepompował, to co to ugodził ich jakby ludzkość? Klasie, dla mnie to jest żenujące, no że takie no, telefony są w dlatego, ogóle dlatego, i taka jakaś opinia. Ale to świadczy po prostu, że społeczeństwo jest jakieś w tym momencie niewyedukowane, co się robi, jak się robi. I... Może to była grupa plecaków? To znaczy to też jest taki, taki dziwny stereotyp, który funkcjonuje. To jest pytanie właśnie, no, co sądzi pytanie? o tak zwanych plecakach, którzy dostają się na wl czy jest to temat yy, czy jest to temat jawny wśród administracji uczelni, czy raczej zamiast to się sprawy poddywam, bo poparcie wuja, który załatwi miejsce w akademii jest ważniejsze. Powiem tak, nie uciekając od pytania, rozwiniemy tą odpowiedź. Powiem tak, Wszyscy na tej uczelni chodzą z plecakami. Normalnie, jak co Pluton mnie mija, wszyscy niosą fajne takie skrojone na miarę plecaki, w których noszą rękawice bokserskie, czasami wystają z tych plecaków, czasami niosą jakiegoś laptopa, coś, wrzucają kanapki i wszyscy chodzą tam z plecakami. A powiem tak, że moim, moim zdaniem, obserwując to zjawisko, jakie jest, jestem w tej chwili trzy lata na tej uczelni. Cały czas czuję się tam trochę gościem, bo, bo jednak mój sposób myślenia i niekonwencjonalne rozwiązywanie pewnych problemów zostało mi już się raczej nie zmienia. Jest potencjał w tej uczelni niesamowicie duży, a ci młodzi ludzie, którzy tam są, jeżeli chodzi tu, podejrzewam, chodzi bardziej koledze, który zadawał to pytanie, bądź koleżance o, o jakby sposób rekrutacji. Ja tego nie zauważam. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że bardzo często osoby, które nie dostały się, które, które w tym momencie no, po prostu były słabe, nazwijmy to po imieniu, nie szukają odpowiedzi u siebie, tak jak ja przynajmniej staram się to robić. Że jeżeli coś mi nie wychodzi albo kogoś nie mogę do czegoś przekonać, to się zastanawiam, staję na jego miejscu i po prostu dam się zrozumieć, dlaczego. Tylko szukają, jakby błędów w systemie, że to system zawinił, i są idealni. Ale jeżeli przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną młody człowiek, na rozmowę kwalifikacyjną, jak idziesz do zakładu pracy czy gdziekolwiek i przychodzi w pomiętej koszuli albo w krótkich spodenkach i dziwi się, że później na rozmowie kwalifikacyjnej dostał 5 punktów, a mógł dostać, nie wiem, 50, no to o czym my tu rozmawiamy? Jeżeli w tym momencie yy, ja nie, no, nie podciągnął się tyle, ile razy. to jest wszystko wymierne. Jeżeli przychodzi ze świadectwem ze szkoły średniej, gdzie jest wszystko do wyliczenia, ile punktów dostaje się za taką maturę, za taką maturę, to jest wszystko wymierne. Jeżeli ktoś uważa, że został pokrzywdzony, niech to zgłosi odpowiednim, yy, że tak powiem, ludziom, którzy niech się tym zajmą. A to jest moim zdaniem takie pomówienie, takie, takie na zasadzie no, ja się nie dostałem, no to pewnie dlatego, że plecak się jakiś dostał. Yy, od, będąc trzy lata na uczelni, znajomi wiedząc, że jestem tam wykładowcą, yy, niektórzy dzwonili do mnie i się pytali, słuchaj, wiesz, ode mnie ktoś z rodziny startuje, powiedz mi, jak się ma przygotować. No niech się przygotuje tak, tak, niech zrobi to, to, żeby był po prostu przygotowany. No i potem jest egzamin, ta osoba, no i wiesz co, zabrakło mu punktów. No no zabrakło punktów. I słuchaj, czy, no mówię, no niech napisze odwołanie, że bardzo mu zależy, żeby się dostać na tą uczelnię. Niech poczeka do jesieni. A czemu tak mówisz? Ja mówię, no bardzo prosty sposób. Dzisiaj młody człowiek, który jest zdolnym człowiekiem, startuje na kilka uczelni. Zdaje egzaminy, bo egzaminy są generalnie w okresie przedwakacyjnym. Zdaję na kilka uczelni. Może na Politechnikę, na Uniwersytet, a może na szkołę oficerską pójdę. I są to ludzie, którzy są wartościowi, którzy mają wiedzę, potrafią zdawać te egzaminy, bo mają czołowe lokaty. No i później przychodzi, że ten człowiek się dostał na 3-4 kierunki w różnych miejscach w, w Polsce. I on wtedy się zastanawia. no Może jednak ta szkoła wojskowa, bo to też jest, zobacz, sposób jakby selekcji. Yes. Chcesz zostać żołnierzem? No to się zdecyduj, chłopie. Albo dziewczyno, bo przecież tam dziewczyny też mamy. I w którymś momencie okazuje się, że we wrześniu z tych osób, które zdały bardzo dobrze egzaminy, bo były dobrze do tego przygotowane, miały dobre świadectwa maturalne, dobre angielski, fizycznie dobrzy byli, przyszli na rozmowę kwalifikacyjną, wzięli maxa, aby jeszcze mieli dodatkowe kwalifikacje, nie wiem prawo jazdy, wolontariat, bo to wszystko jest punktowane. To jest po prostu, czym człowiek więcej inwestował w siebie, tym więcej punktów dostaje na egzaminie. I to wszystko można zmierzyć, zważyć. No to ten człowiek, jeżeli się dostał na 3-4 kierunki, siada i myśli, może jednak to wojsko nie będzie dobrym rozwiązaniem i nie wiem, idzie na Politechnikę bądź na Uniwersytet. I się lubi przesunięcie na liście. Albo ten, który chce koniecznie zostać żołnierzem, pisze odwołanie, Czyli nie się. ma plecakowa. Czyli albo system jest tak zrobiony, że już nie można tego to zrobić. To znaczy, wiesz co, ja ci w ten sposób nie odpowiem na ten temat. System, każdy system ma pewne wady i pewne zalety. Staramy się tworzyć regulaminy, które będą jakby przejrzyste. tworzyły przejrzyste, tworzyły idealny świat. Ale w tym momencie sami wiemy, że jesteśmy ludźmi, a ludzie są ułomni. To, to tak jakbym powiedział, no na świecie jest samo dobro. No, no nie jest tak. No, w tym momencie w każdym życiu, w, w każdym, że tak powiem, przestrzeni naszego życia w tej publicznej występują rzeczy patologiczne. Ja nie mówię, że nie ma, ale nie, nie chciałbym generalizować, że to jest podstawa i to się zamyka pod dywan. Bo w tym momencie ja akurat nic pod dywan nigdy nie zamiatałem i ludzie, z którymi pracuję, mogę na, za nich ręczyć, też tego nie robią. Więc jeżeli, jeżeli ktoś ma takie y, spostrzeżenia, to niech to zgłosi. A nie, y, to jest tak. Nie no zgłasza w komentarzu. No nie. niesamowicie, to widziałem takiego fajnego mema, napisał gdzieś w komentarzu właśnie akurat kolega, którym kiedyś miałem przyjemność służyć, w tej chwili komiksy rysuje, y, jak, jak gdzieś żona woła mężczyznę, który schował się gdzieś tam w szafę. Zamknął i, i mówi tak. Słuchaj, wojsko po ciebie przyszło. Stwierdzili, że po Twoich komentarzach na Facebook jesteś niesamowitym ociekającym zajęcią kandydatem na żołnierza. I, <laughs> i dlatego, no, no cóż, no. tu w, w internecie, właśnie to, co rozmawialiśmy, każdy jest mocny. Widziałem różnych, różnych, różne zjawiska, gdzie Superfighterzy są w internecie, niesamowici. Specjaliści od wszystkiego. Takie życie. No. Czy mógłby Pan ocenić na podstawie doświadczenia, jak dobrze wyszkolone jest polskie wojsko na tle innych państw Europy czy NATO? Nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę. <laughs> czy jest ktoś w armii, kto wstanie i powie, że armia jest konsekwentnie niszczona od lat i obecnie jest w stanie katastrofalnym? Czy wszyscy będą zamiatać wszystko pod dywan? Będąc w silnych sojuszach. Dużo masz jeszcze takich pytań? Masę. No ale to powiem ci w ten sposób, no, to, to wychodzi nasza narodowa cecha to malkontentstwo, narzekanie, i w tym momencie, no w tym momencie no, każdy, każdy w tym momencie ma prawo ponarzekać, ale wolałbym się skupić na pozytywach. Uważam, że, uważam, że yy, każdy czas, yy, każde środowisko, każda dziedzina naszego życia. Ulega różnego rodzaju, jak to powiedzieliśmy, falom. Jest lepiej, jest gorzej. Zależy na tym od wielu czynników: ekonomicznych i wartościowych ludzi, którzy są na stanowiskach lub w tym momencie ich nie ma. W każdym przedsiębiorstwie, w każdej instytucji. Jest ten sam proces. Dobrze, to I to jest. samo jest ważne. Jak zweryfikować, który generał wypowiadający się na temat wojny jest warty posłuchania, a który to karierowicz plecie farmazony z wojskowego punktu widzenia. Dla osoby niewojskowej każdy z nich wygląda tak samo i wzbudza zaufanie, no bo w końcu generał. Powiem szczerze, nie widziałem. No, ja... Znaczy ja nie widziałem, żeby wypowiadali się generałowie, którzy są aktualnie w służbie. Wypowiadają się generałowie, którzy są już. Po służbie. Mhm. Taka jest moja obserwacja. Z tego, co tam... Nie dużo oglądam telewizji, bo w zasadzie nie mam telewizji już, ale to, co widzę w internecie, to jest tam, tam nie wiem, czterech, pięciu czołowych, takich byłych generałów, którzy cały czas tam mądrują. Dlaczego nie ma generała który jest w służbie, jeśli nie wypowiem. Jest przykaz? Powiem tak, w pewnym sensie to nie do mnie pytanie, bo generałem nie jestem i raczej nie będę, ale, ale w tym momencie, yy, przepraszam, że tak trochę niegrzecznie odpowiem pytaniem na pytanie. Co byś chciał usłyszeć? No jak jest. No to, słuchaj, dzisiaj tyle... Tyle media podają informacji, że tak naprawdę ja nie widzę potrzeby, żeby któryś z generałów, przynajmniej o to mówię prywatnie, w tym momencie ja jako Włodek Kopeć mówię to, nie widzę takiej potrzeby, żeby upiękniać ekran telewizora żołnierzem, który w tym momencie jest w służbie, ani celu, czemu miałby to robić i o czym miałby mówić, jeżeli w tym momencie przekaz wiedzy jest tak. Idealny i satelity widzą wszystko, a w tym momencie patrząc na telefony komórkowe, które przekazują nawet z pola walki, sytuacje, które mają miejsce. No to co ty byś chciał od tego, od tego żołnierza zawodowego usłyszeć? Od tego generała? On w tym momencie. Czy mamy wszystko pod kontrolą? I cena paliwa dzięki temu będzie wrócić do 5 zł. Ale to nie, jest, to nie jest w tym momencie. To nie jest momencie w momencie. I że prąd będzie armii. tańszy i gaz, i gaz. To nie jest rola armii. To masz rzeczników, którzy występują w imieniu różnych ja instytucji. Ja bym chciał to usłyszeć tego generała, no, drodzy Państwo, to... gaz będzie tani, prąd będzie tani, wojna jest, ale my to ogarniamy. Uważam, uważam że pewne rzeczy lubią ciszę. Y... Uważam, że są pewne rzeczy, które powinny być ponad wszystko i są takim zapasem nienaruszalnym organizmu, i takim zapasem nienaruszalnym organizmu, którym jest nasz kraj, jest nasza armia. Nie powinniśmy, nie powinniśmy jakby zastanawiać się nad tym, co, gdzie, kiedy, kto z żołnierzy będzie, że tak powiem, czy będzie występował i co ma do powiedzenia bo generalnie za nas mają mówić nasze czyny. I to, że taki obywatel jest w stanie robić to, co robi i, i nic mu na głowę nie spada i, i oby tak było jak najdłużej, a my żebyśmy cały czas się tylko szkolili, a nie musieli tego szkolenia wykorzystywać w sposób praktyczny. I tyle. No jak odnosi się Pan do systemu Combat 56 stworzonego przez Majora Arkadiusza Kupsa? Nie znam tego systemu, powiem szczerze. Wiem, że, że taki system funkcjonował, jest, ale nie znam technik tego systemu, nie ćwiczyłem tego systemu. Z panem majorem Kupsem też nie mieliśmy jakoś osobiście okazji się spotkać i wymieniać poglądy. Uważam, że, uważam, że wszystkie systemy, które w tym momencie funkcjonują, na, w tym coś wnoszą, ale. Nie, nie, nie jestem. W ogóle to, bo ja pamiętam, że miałem VHS-a z tym, z, tym, z tym Combat 56. No to taka, z tego co pamiętam, to był taki, taki rodzaj też kraw magii. No i tutaj, i tutaj ja uważam, że kraw maga... I... Ale ja tu, ja się nie znam. No, też, no, pff, znaczy, pierwszy ja, taki... ja powiem w ten sposób. E, miałem dużą przyjemność, zaszczyt poznać świętej pamięci Andrzeja Bryla. Z tego, co wiem, to pan Kups z panem Andrzejem swego czasu pracowali razem. Widziałem gdzieś tam nawet jakieś stare materiały, filmy, że uczył się, uczył się u pana Andrzeja Bryla. Później się rozstali. Założył swój kombat 56, stworzył. Nie mnie w to oceniać. A pan Andrzej Bryl to nie był ten człowiek, który wprowadził kalaki, tak? Dobrze myślę? Walkę na kije? Też, też. Też dla mnie bardzo żałuję, że tak krótko mogłem z nim współpracować, ale był to człowiek, który w latach 80. jeszcze próbował wprowadzić program walki Nowy do Wojska Polskiego. Jeździł po jednostkach, konfrontował się między innymi z komandosami z Lublińca, który w tym momencie miał swój pomysł na, na szkolenie. Bardzo, bardzo taki skuteczny do bólu. Yy, I w tamtych czasach stwierdzono, że jego sposób szkolenia, jego sposób yy, technik jest zbyt brutalny i, 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 i nie, wszedł, nie wszedł ten jego system do, do, do szkolenia wojska polskiego. I w momencie, kiedy my z Piotrem Tarnackim pracowaliśmy nad naszym systemem, który chcieliśmy wprowadzić do wojska polskiego, który wszedł walkę w bliskim kontakcie, yy, dzięki akurat Tomek Maczuga, który też trenował z nami, pozdrawiam, jeśli będzie słuchał, yy, był akurat jednym z uczniów pana Andrzeja Bryla i skontaktował nas ze sobą. Podjechaliśmy wtedy pamiętam, z Piotrem do Jewek, to był gdzieś 2001 pierwszy, drugi rok gdzieś. I proste pytanie, czemu się nie udało? bo Wiadomo, dobrze jest się uczyć na czyichś jakby niepowodzeniach. I wtedy poznałem pana Bryla, powymienialiśmy poglądy, trochę się poszarpaliśmy. Bardzo niesamowita osobowość, wizjoner i patrząc to, co stworzył, to naprawdę czapka z głów. Dzisiaj jego synowie prowadzą Europejską Akademię Ochrony we właściwie światowej klasy obiekt. Bardzo wysokiej klasy instruktorzy. Mam przyjemność tam czasami bywać, zobaczyć jak ta, ta można powiedzieć, wizja. Pana Bryla się rozwinęła i jest kultywowana. I wtedy, wtedy akurat mogę powiedzieć, miałem też okazję popracować, kiedyś przyjechał jeden z, jeden z wychowanków pana Bryla, czarny pseudonim Jarek Bielan. W Poznaniu prowadził taki staż z zapaśnikami. Akurat my mieliśmy tam obok zajęcia i udało mi się tam uczestniczyć w tym. I więcej mógłbym powiedzieć o tym basie: akurat nie za dużo, bo miałem okazję to poćwiczyć, zobaczyć, dowiedzieć się od człowieka, który, który to robił, yy, niż o Kombat 56. Bo Kombat 56 nie brałem udziału w starzach. Nie widziałem tylko niektórych jakby instruktorów, którzy przychodzili do nas czasami na zajęcia, czasami, żeśmy tam się troszeczkę po, pokonfrontowali, ale generalnie no nie mam zdania na ten temat, czy to dobry. Czy... Ja wiesz, dla mnie to jest jedna taka rzecz: czy system jest dobry, czy źle, to oce... zły to oceni czas, bo to jest najlepszy jakby miernik skuteczności tego systemu. Jeżeli system odejdzie wraz z panem Arkadiuszem Kupsem. To znaczy, że nic nie zrobił. Z tego, co ja pamiętam, był taki gość jak chyba Morei Ushiba, hmm. twórca Aikido albo któregoś z tych serii, I on powiedział tak, że to nie styl walczy, tylko człowiek. Tak, te, tylko że. I te, I te systemy powinny być otwarte, dlatego też MMA zrobiło taką furorę, bo ja, ja zacząłem trenować MMA. Nie z tego powodu, że tam będę zawodnikiem, i tak to w ogóle nie było, to, bo ja trenowałem karate, trenowałem kickboxing i zawsze się zastanawiam, co będzie, jak się złapię właśnie z źródłoką, co będzie, jak się złapię z zapasznikiem, nie? jak z tego wyjdę i tak dalej. I od tego się zaczęło, to czyli jak, nie wiem, we mnie była chęć po prostu rozwoju nie. i moim zdaniem podobnie może być z tymi systemami walki w wojsku czy, czy z innymi. Tak jak powiedziałeś, Kraft maga jest otwartym systemem, ciągle się rozwija, musi się aktualizować. No tak, tylko że widzisz, to jest tak, że wygra ten, który narzuci swoją technikę i swój dystans walki. I jeszcze będzie miał lepsze zdrowie. No, nie do końca. Ja powiem ci taki ciekawy eksperyment. No, ale zostawisz dwóch takich samych technicznych gości, nie? Wydlonowanych no tak. i tak dalej. No, tak. To, no to. Zdecydowanie tak, ale. Wygra ten, który będzie więcej paliwa. No nie. Wygra ten, który pierwszy zastosuje swoją technikę. I wejdzie. I wejdzie. Dokładnie. No tak. Bo y, dlatego powiem Ci tak, by, byliśmy akurat z Kuprysiem, jak y, to jeszcze zanim Ruski wszedł na Krym. Y, jeszcze wtedy była jakaś współpraca między Wojskiem Polskim a, a, a Ruskim I, i wtedy. Uważaj, co mówisz, bo zaraz będziesz agentem. Pff, już się tłumaczyłem z tego powodu. Te wyjazdy do, do Rosji były, że tak powiem, pod kontrolą odpowiednich służb, które powinny robić to, co robią. I właśnie to było przed jeszcze, kiedy rozpoczęła się konflikt na Ukrainie, ten pierwszy na, na Krymie. I wtedy akurat jako przedstawiciel wojska polskiego. Z komórki ze Sztabu Generalnego zostałem zapytany, czy nie jesteśmy zainteresowani współpracą, bo Rosjanie wyszli z propozycją jakichś tam turniejów, zawodów, i czy my byśmy się nie włączyli w to. Jest taka organizacja cismoska, która zrzesza ten sport wojskowy, odbywają się Mistrzostwa Świata w tym sporcie wojskowym, gdzie wszystkie armie ze sobą rywalizują olimpiada wojskowa jest coś takiego. No i w tym momencie Rosjanie promowali swój system walki nie judo, nie sambo, tylko chcieli właśnie wprowadzić to, to jedinoborstwo, jak to oni określali, które mogłoby stać się taką y, dyscypliną, która by była rozgrywana na, we wszystkich armiach. No bo jest judo, są zapasy y, w tych cismoskich zawodach. No i wtedy akurat przyszło zaproszenie do Polski i ja z, akurat z Andrzejem Greinerem, majorem y, z akademii w tej chwili, z Dęblina, nie z akademii, ze skrzydła z Dęblina. Pojechaliśmy we dwóch, ja jako przedstawiciel zajmujący się szkoleniem w Wojsku Polskim, no i on jako osoba, która też się zajmowała szkoleniem w Wojsku Polskim. Pojechaliśmy we dwóch. Byliśmy w Moskwie, obserwowaliśmy turniej pokazowy. Po jakimś czasie też pojechaliśmy tam później za kilka lat ze swoimi zawodnikami. I wracając do tego, co ty powiedziałeś, formuła była taka, zakładała, że na samym początku, i to było dosyć takie logiczne, walka zaczyna się w dystansie, bo zaczyna się zawsze w dystansie, zanim dojdzie do zwarcia. Więc pierwsza runda odbywała się konfrontacja na zasadzie yy, tylko sportów kopanych i uderzanych. Zakładali ochraniacze, zakładali rękawice. I przez te trzy czy ileś minut, już nie pamiętam, ile to trwało, była tylko full kontaktowa walka, ale tylko na kopnięcia, tylko na uderzenia. Po dwóch minutach, było to punktowane oczywiście, po dwóch minutach yy, zdejmowali te, czy trzech minutach, ile tam trwały dla ochraniacze, i potem była walka typowo w zwarciu graplerska. Rzuty, obalenia, dźwignie i tak dalej. Wszystko, co wchodzi, jakby, ten, ale już nie można było uderzać w tym czyli tworzyli jakąś swoją formułę MMA, tak bym to nazwał, rozbitą na dwa etapy. Wypaczało to wynik. Niesamowicie. Wypaczało. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszych trzech, czterech minutach ten, który był tym kopaczem i uderzaczem, chciał zabić tego gościa. Bo on wiedział, że jak dojdzie do drugiej rundy, to już nie będzie tamten w stanie mu oddać. Dochodziło do bardzo ciężkich nokautów. Szli w tym kierunku. Ale akurat prezydentem, który założył, to był bokser, pięściarz, który dążył w tym. I tak to, tak to wyglądało. I powiem tak: to co ruszyliśmy, kto wygra? No właśnie to jest właśnie kwestia, czy ten zapaśnik, grappler, będzie umiał skrócić dystans i przełamać te nogi i ręce tego uderzającego zawodnika, czy w tym momencie na odwrót wygląda ta osoba, która zastosuje w swoim dystansie swoją technikę. Tak, ale jakby obaj mieli bogaty oręż i by byli przygotowani na każdą sytuację. No i już dobra, zaczynają, że na ręce i nogi, na gołe, ale jak później już mają możliwość nie wiem, wzięcia szklanki, torebki, nie wiem, do cokolwiek, no to oręż się zasób technik się zwiększa. Tylko trzeba mieć pomysł i mieć otwartą głowę na to. Zdecydowanie. Codzienie, tak. szczepanie i znowu wracamy do słynnego kopa w torbę. <laughs> <laughs> dlatego, ale zobacz, ale zobacz, zobacz Tomek, że y, też y, kwestia, kwestia właśnie tego, co mówisz Dlatego taką dużą popularność, bo były te mieszane sztuki sporty walki Sporty walki, mieszane sporty walki tak. Dlatego, że ten, ten miks jakby był odpowiedzią na wszystko Że w tym momencie y, faktycznie to, co powiedziałeś Wygra ten, który ma mocniejszą głowę no i więcej pary, bo już przestało być specjalizacja, że ten tylko jest graplelem, a ten tylko jest uderzaczem. Nie, bo wiadomo było, żeby przetrwać w klatce, przetrwać w tym ringu, trzeba być na tyle wszechstronnym, żeby wiedzieć jak odpowiedzieć i wiedzieć jak się zachowa ten czy tamten przeciwnik. I tu już, i tu, jakby to weszło w jak najbardziej realny kształt, jeżeli chodzi o konfrontację. Bez ograniczeń, jakby związanych z pewnymi przepisami dotyczących pewnych sportów, sztuk walki, ale z drugiej strony też to jest sport. Czyli pomimo, że wygląda tak brutalnie, krew się leje na tą matę, i potem trzeba to wycierać, zanim wejdą następni, ale jednak są reguły i jest sport. I założenie tego jest zupełnie inne niż systemu bojowego. Założenie takiego systemu bojowego. Typu Krawmaga jest przede wszystkim właśnie zrealizować zadanie i przeżyć, zminimalizować możliwości strat. Nie jest, jak to ktoś mądrze powiedział, że na wojnie nie wygrywa, na wojnie wygrywa ten, kto wraca do domu. Pytanie rozluźniające jest. <laughs> Jaka ulubiona postać serialu Minki? <laughs> Nie wiem o co chodzi, ale coś się, że coś się za tym kryje. No, ale lud pyta, to ja, to ja zapytam. Wróciłem, wróciłem, wróciłem akurat z krainy muminków 4 5 dni temu, bo byłem w Helsinkach, prowadziłem tam duży staż dla Finanskiej Akademii combat craft. A to, to Finlandia ma jakiś... no, To jest kraina Muminków, to ty nie wiedziałeś, y -y. że stamtąd Muminki są, y -y. że tam też mieszka Mikołaj w Laponii, no co ty? Mikołaje widziałem, ja, o Mikołaj, ja, a muminka, no, to to Muminki są, tu, na lotnisku wszędzie znajdziesz Muminki. No. Mnie to zawsze y -y, akurat moja córka mówi, że się tego bała, bo przywiozłem jej bryloczki z tym. Y, te, ta, te, ten taki duch, który się tam w tym jeziorze wymurzał, taki, to, to bardziej on mi odpowiadał. Co, czy miał do czynienia z mistrzem Zbigniewem, nie będziemy tutaj wymieniać, i co sądzi o jego poczynaniach? Nie miałem do czynienia. Jak w ogóle weryfikować umiejętności tych wszystkich mistrzów, którzy tam dotykiem powalają, bo jest masę filmików. Nie wiem. I jest masę chętnych na tego rodzaju trening. Tomek, nie wiem. Powiem tylko w ten sposób, że ci mistrzowie są odpowiedzią na zapotrzebowanie tego społeczeństwa. Ludzie lubią iluzje, lubią być oszukiwani. Lubią w tym momencie no, żyć w takim jakimś, nie wiem, matliksie. I nie wiem, nie chcę się wypowiadać odnośnie tego mistrza, bo nie znam, nie śledzę. Ale pełno jest takich. Ale, ale dlatego, dlatego ja obserwuję właśnie pełno takich, takich jakby magików. magików, którzy czary z mleka, jak to jeden z moich instruktorów mówił, pokazują. I widocznie jest na to, Tomek, zapotrzebowanie. Ludzie lubią bardzo być mamieni, oszukiwani. I, 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 I poklepywani po plecach. Poklepywani jesteś po plecach. jesteś Dokładnie. zajebisty. Dokładnie. Mocny Dokładnie. jesteś. Tak. koń. Oczywiście. I, jeżeli, I zobacz, jeżeli jest takie zapotrzebowanie na taki produkt, jak taki jeden czy drugi magik, no to oni są po prostu. I wszystkie czasy, wszystkie jakby epoki miały takich magików. Miały. I mają dzisiaj też. Pamiętamy twórcę Tsunami karate. Obrona przed sztychówką. Pamiętam. W magazynie, w którymś tam magazynie była fotorelacja Obrona przed sztychówką. Tsunami, to Nie wiem, czy istnieje jeszcze. Nie wiem też. Nie wiem. Ale, ale z tego, co słyszałem, co rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na, 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 to, na to spotkanie, no ale ma 30, 300 tysięcy czy 200 tysięcy wejść, ma? No jeden z drugim ma. No, no i co? No my tyle, nie mamy. Się uczyć my tyle nie, nie mamy. Trzeba się uczyć tych czarów. To, ale tylko, czy to jest wyznacznik sukcesu? To nie, no. no właśnie. Jak, jakie są najlepsze metody na budowanie morale wśród żołnierzy? Wydaje mi się, że dobry przykład, dobry przykład yy, i niełamanie charakterów, tylko ukierunkowanie ich w odpowiednią stronę. Bo, bo przede wszystkim z tożsamości. Drzewo jest tak mocne, jak ma korzenie mocne, osadzone. Jeżeli ten młody człowiek w tym momencie ma podstawę, czyli wychodzi z dobrego domu, to każdy z nas będzie inaczej tu dobro może jakby oceniał, ale jest człowiekiem dobrym, wie skąd gdzie się urodził, jacy byli jego przodkowie yy, i utożsamia się z tym miejscem, jest w nim zakorzeniony, to, to później co, jaki to jest problem? W tym momencie to jest tak naprawdę materiał, który tacy ludzie jak ja powinni tylko umieć taki diament wyszlifować, taki brylant wyszlifować na diament. Przemek Wójtowicz, który tutaj był napisał książkę o snajperach. Powiedział, że ja czy ja to, tutaj jest, to jest pytanie z komentarzy, bo ja nie jestem pewien, czy to Przemek powiedział, bo czy, to, czy znamy się z Przemkiem i tak dalej, ale jeżeli to tutaj jest to zapytanie, że gdyby on nie nauczył swojej córki strzelać, to jej by tego nie nauczyli w szkole oficerskiej. Niech ją przyśle do mnie. Jak się pan do tego odniesie? Niech ją do mnie przyśle. Mój zespół w zakładzie teorii praktyki strzelania, w najlepszej akademii, w jakiej mam zaszczyt pracować, jego, czyli jest wychodzi skoro. na to, że co akademia może być inna, i, i, i czy znaczy nie, nie tak. Nie jest tak, że plan nauczania odnośnie na przestrzelectwa w, w uczelni jest taki sam? To czy znaczy, u was jest inny, no a w innej, czyli będzie inny? No słuchaj, ja zobaczę. No, są pewne y, ramy, w których wszyscy muszą się mieścić. Jest pewna forma, która jest nadana w siłach zbrojnych, która mówi, jak powinno wyglądać szkolenie, na którym w którym momencie żołnierz co powinien. No właśnie, powiedzieć. bo tutaj jest pytanie odnośnie tego, tego w ogóle systemu szkolenia, jeżeli chodzi o strzelanie. Że jest takie stacjonarne strzelanie. Na zaliczenie później trzeba pozbierać łuski, iść do domu, otwarć Łóżki zawsze do... trzeba zbierać, i to, to, co w tym złego jest? I wszystkie armie świata w większości przypadków. Niektórzy mają może jakiś sprzęt który zbiera. byłem w Szwajcarii. To, nie, to chodzi o to, że to nie chodzi o zaśmiecanie, <laughs> o zaśmiecanie strzelnicy, bo sam nieraz po sobie zamiatam. No. Chodzi o to, że są rozliczani za amunicji. To znaczy, odpowiem Ci na to pytanie z tym strzelaniem statycznym, z tym, co... A, bo na tutaj było skupienie. pytanie, dlaczego żołnierze od razu nie strzelają takiego strzelania bojowego, użytkowego, można powiedzieć. No, żeby nauczyć się biegać, to pierwszy trzeba nauczyć się czworakować, potem wstać, podnieść, chodzić, a potem biegać, a potem podskakiwać i pokonywać przeszkody. Więc jeżeli ktoś ma lepszą metodykę na nauczenie, no to zapraszam, skonfrontujemy, zobaczymy. Ja odpowiem tylko w ten sposób, że... Po to akademia jakby zaproponowała mi bycie tam wykład, starszym wykładowcą i możliwość budowania zespołu, który w tej chwili, mam nadzieję, w tym roku już osiągnął i osiągnie zdolności na tyle, żeby, żeby szkolić tych, tych młodych oficerów, że stworzyliśmy w zakładzie teorii praktyki strzelań, widząc zapotrzebowanie na właśnie na tą dynamikę, na tą walkę w bliskim kontakcie w połączeniu z bronią, żeby stworzyć już programy, struktury, które w tym momencie dadzą możliwość odpowiedzieć na to pytanie, które ten pan zadał. Nie zgadzam się i to jest bardzo krzywdzące, jeżeli mówi, że żadna uczelnia by go tego nie nauczyła i tej dziewczyny nie nauczyła strzelać, gdyby jej sam nie nauczył. No, znaczy, to, jest, wiesz, to jest stwierdzenie mhm. na podstawie tego jego doświadczeń, który też były już dużo, dużo wcześniej, bo tu też przychodzą goście, którzy mówią o rzeczach, które były, nie wiem, nawet 10 lat temu albo i dłużej. Świat Tutaj... idzie do przodu, i w tym momencie, akurat w miejscu gdzie jestem, dano mi możliwość tworzenia zespołu. W tej chwili, akurat Kupryś jest, można powiedzieć, moim zastępcą. Człowiek też wywodzący się ze sportu walki. W tym momencie udało nam się ściągnąć dwóch młodych oficerów: jednego kapitana, jednego porucznika, jednego z oddziałów specjalnych żandarmerii wojskowej. Był wcześniej, później był w żandarmerii w żaganiu. W tej chwili przyszedł do nas niedawno o z Krakowa, chłopak. pistolety. Obcy, którzy w tym, no chłopcy złe słowo, ale chłopaki, którzy w tym momencie będą robili dobrze robotę. Mamy podoficera, który w tym momencie się znakomicie wkleił w nasz zespół. Wiem, że jeszcze trochę nam trzeba. No i przede Ale wszystkim, się dzieje. Ale się dzieje. To nie ma tak, że się nie dzieje. To nie ma tak, że strzelamy z jednej ręki stojąc bokiem do tarczy oddalonej 25 metrów. I, i, i to się dzieje. I, i uczymy ludzi posługiwać się z bronią w sposób skuteczny i bezpieczny i trafiać. Mhm. Poza tym cały mój zakład, gdzie mam przyjemność pracować teorii i praktyki strzelań, to robi. Jak skomentuje Pan koniec systemu walki bezpiecznego posługiwania się bronią BLOS w Wojsku Polskim? Czy system w tej chwili ewoluuje i czy wróci pod starą, może nową nazwą? Jest Pan między innymi go twórcą i myślę, że w jakimś w jakiś sposób dalej jest Pan w temacie? PS najciekawszy i naj, ba, najwięcej wnoszący kurs, jaki ukończyłem na najwyższym poziomie w MON. Miło to słyszeć. Yy, powiem szczerze, spotykam czasami ludzi już też w cywilu, którzy mi to mówią, yy, ale powiem tak: ten system się nie skończył i on nie został wycofany. To jest taka troszeczkę jakby yy, nadinterpretacja. Wzięło się to stąd. Że dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych wycofał poradnik, który został w 2011 roku przeze mnie popełniony i zatwierdzony przez dowódcę wojsk lądowych do użytku. I dwa programy, które zostały napisane przeze mnie i przez zespół w Poznaniu, do szkolenia. Ale to zostało wycofane, ale system funkcjonuje. Jak to mówią... Tylko pod inną nazwą. Nie pod inną nazwą. Może, może, może nazwa się zmieni. Aczkolwiek to też jest dobre pytanie. Dziękuję koledze za to pytanie, dlatego że w tym momencie... Czym jest BLOS? BLOS to, są, to jest akronim od zasad bezpieczeństwa. Czy zasady bezpieczeństwa się zmienią? Broń, lufa, otoczenie, spust. Broń zawsze traktuje jak załadowaną. Lufa tylko celno bądź w strefę bezpieczną. Zawsze przed strzałem sprawdź otoczenie w bezpośrednim kontakcie z celem i. Czyli otoczenie. Otoczenie. No i spust, palec na języku spustowym już wtedy, kiedy chcesz oddać świadomy strzał. Czy to się zmieni, Tomek? No nie. To jest koło. Każda ingerencja w koło kończy się to, że przestaje być koło i zaczyna podskakiwać, jak jedziemy na równej ziemi. Więc w tym momencie jest dobra robota, broni się sama. Ja tu nie potrzebuję adwokatów, którzy będą występowali w tym. Ona się sama ubroni. To już poszło, to już od 12 lat funkcjonuje w siłach zbrojnych. To weszło w momencie, kiedy nie było no, nie obrażając moich poprzedników, ale nie było takich rozwiązań w wojsku polskim. To nie ja wymyśliłem ten system. Yy, będąc. I tutaj też ciekawa historia. Ja nie wiem, czy mamy tyle czasu, bo to na książkę historia jest, ale w latach 90., jeżdżąc po świecie, byliśmy, byliśmy w Marsylii na szkoleniu. I tam na jednym z takich krawmagowych kursów poznałem wtedy kapitana armii szwajcarskiej Davida Kawanie, który zajmował się strzelaniem w armii szwajcarskiej i jednocześnie trenował Krafmagę, jak ja. Po iluś latach naszej przyjaźni, znajomości zaowocowało to tym, że Armia Szwajcarska przysłała zaproszenie dla, dla żołnierzy wojska polskiego, którymi miałem jechać do centruszki armii szwajcarskiej w Walenstadt na wzięcie udziału w szkoleniu walki bronią. Pojechało nas czterech. Akurat byłem takim jego odpowiednikiem, a wtedy odpadałem za walkę, strzelanie w centruszniach wojsk lądowych, a on w tym Centrum armii, armii, armii lądowych w armii szwajcarskiej w Walenstadt. Pojechaliśmy we czterech. I wracając stamtąd, zobaczyłem ich proste, przejrzyste sposoby uczenia. Etapy, które pokazywały w którym miejscu czego, co powinien się nauczyć żołnierz, żeby przejść do następnego etapu, żeby być bezpiecznym i skutecznym użytkownikiem broni. Szwajcaria jest krajem, który ma chyba najwięcej broni, która jest na porządku dziennym. Tam młody człowiek, który idzie do wojska, na, to idzie do wojska na 10 lat, odbywa służbę tą taką przygotowawczą 2 3 miesiące w takim centrum, w którym ja byłem. Przyjeżdża po niego ojciec, pakuje karabin, pistolet, cały swój ekwipunek wojskowy do bagażnika samochodu. Jedzie do domu i przez 10 lat on jest cały czas w wojsku. Raz w roku pojawia się na ćwiczenia zgrywające, dwu, tygodniowe, gdzie chodzi po terenie, gdzie mieszka i szkoli się i strzela. On nie zdaje broń do magazynu, ona leży u niego w domu i czeka na, na gotowość. Jak kończysz służbę po 10 latach, to możesz sobie tą broń, jako już używaną, odkupić od wojska i dalej z niej korzystać. Byłbyś Czyli za takim rozwiązaniem w Polsce? Byłbym za takim rozwiązaniem, tylko na zasadzie, jak wróciłem, jak zaczęliśmy w tym momencie, w jakby po, bo po każdym jakby wyjeździe służbowym, a to był wyjazd służbowy, musisz napisać sprawozdanie. Trzeba napisać, ma to, że musisz, no, ale trzeba to napisać, żeby ocenić, czy ten wyjazd był zasadny, czy nie. Jakie masz wnioski, co byś chciał wprowadzić w naszej armii, a co się nie da przyjąć w naszej armii? Na tym się buduje, tak się obserwuje i to jest, to jest normalna kolej rzecz. I w momencie, kiedy przyjechałem i zacząłem opowiadać, jak tam było, co robiłem, jak strzelałem, dlaczego tak, przywiozłem też opracowania z tamtego ośrodka szkolenia i na bazie tego stworzyliśmy, jakby dostosowaliśmy te procedury szwajcarskie do naszej. Mentalności, do naszej broni, bo to oni pracowali na zigzauerach. My tam pracowaliśmy na ziguerach. My tutaj mieliśmy platformę, głównie Kałacha, później trochę HR, więc w tym etapie dopracowaliśmy tylko jakby niuans, ale oparliśmy się na fundamencie, który do, przywiozłem stamtąd. I tak powstał system BLOS. Blos to tak naprawdę nazwa, która jest nazwą czegoś, co będzie zawsze funkcjonowało. I, i tutaj, i tu co prawda niektórzy moi studenci zamieniają to na bolsa, nie robiąc reklamy, ale, general, ale generalnie nie pasuje mi. To niby układ liter, litery te same, tylko, że układ mi nie odpowiada, bo kolejność jakby jest zupełnie inna. I dlatego proszę być spokojnym, to mogę odpowiedzieć na to pytanie. System BLOS w Wojsku Polskim jest... Akademia szkoli żołnierzy w myśl tego systemu. Są prowadzone zmiany w, w, jakby w, nowym, w nowych rozwiązaniach, w nowym jakby PSBSC, czyli programie strzelań zbroń strzeleckiej, który będzie modyfikowany, dostosowany bardziej do dzisiejszych potrzeb szkoleniowych, ale tak naprawdę poza tym, że się zmienią troszeczkę pewne określenia, nazwy, bo, bo trzeba powiedzieć, że po 10 latach ten system też miał choroby wieku młodzieńczego. I pewne elementy trzeba z niego usunąć, bo, 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 bo tak jest to no trzeba aby, to to jest normalną proces. rzeczą jest. I tutaj, i tutaj ja się w, z tego powodu wcale nie obrażam, bo jest to normalny, normalny jakby proces. I w tym momencie uważam, będzie dalej funkcjonował. Więc, więc w, my w akademii i w miejscach, gdzie widzę instruktorzy, którzy w, z Poznania jeżdżą, tak naprawdę forma może się troszeczkę zmienia, ale treść jest ta. Koła nikt nie wymyśli. Co pan sądzi o karabinku Grot? No jest Bo są, są, są jakieś zarzuty, że, że konstrukcja nie tak, że media opisywały, że lekki fakap i tak dalej. Miałeś okazję strzelec z Miałem. Nie jestem ekspertem, akurat jeżeli chodzi aż takim od broni strzeleckiej, bardziej od wykorzystania tej broni strzeleckiej w walce. Ale generalnie powiem tak: stabilny, ergonomicznie nie jest zły, ma choroby wieku młodzieńczego. Jeżeli to usuniemy, to będziemy mieli dobry karabinek. Kwestia jest yy, mądrości ludzi i pokory tych, którzy go tworzą. Żeby nie zachłysnęli się tym, że sprzedali armii i zarobili, tylko żeby popatrzyli dalej. Tak jak przyjemnie mi było słuchać Nawala, który tutaj u ciebie był i mam identyczne zdanie na ten temat, uważam, że Polska powinna mieć swój przemysł zbrojeniowy, który nie wymaga wielkich technologii i lotów na księżyc ale który po prostu da możliwość jakby niezależności w pozyskiwaniu amunicji, niezależności w pozyskiwaniu broni strzeleckiej na tym podstawowym jakby poziomie dla wojsk regularnych. Zdaję sobie sprawę, że wojska specjalne muszą mieć specjalne traktowanie i powinny mieć topowy sprzęt już sprawdzony konstrukcyjnie, no bo jest to bardzo młoda konstrukcja. Znaczy ja strzelałem z grota i powiem tyle, że y, komponenty, ja, bo to jest, y, tam na przykład ja miałem sytuację, gdzie on wypluł kulki, oh. ale z tego co rozmawiam z ludźmi, na przykład jak robili y, któregoś aera na MacPoolu, miał to dokładnie to samo. Magazynki MakPula robiły dokładnie to samo, jak powstawały. Czyli jak, jak dopracują te wszystkie komponenty, będziemy mieli naprawdę super kanał, bo jest na lewego, na prawego strzel, strzelca, można... Można modyfikować tą broń na różne sposoby i, i się przyjemnie strzela. Otwartość, otwartość na klienta, bo w tym momencie, jeżeli wojsko będzie jakby dawało ten backup taki, że to nie pasuje, to nie pasuje, to trzeba zmienić. Jeżeli przemysł będzie otwarty na to i inżynierowie, którzy są moim zdaniem pułapani, oni wiedzą co robią. Jeżeli nie będą mieli ograniczeń, bo, bo wiesz, jak to jest, no nie może być tanio i dobrze, co. Zdecyduj się, albo chcesz tanie, albo chcesz dobrze. Więc w tym momencie, jeżeli, jeżeli zastosujemy odpowiednie jakby podzespoły, odpowiednią stal, odpowiednią obróbkę, no to to, to, to to musi działać. To nie jest prom kosmiczny. To jest broń strzelecka. Co pan myśli o szkoleniu żołnierzy rezerwy z taktyki Close Quarters, quarters Battle oraz taktyki zielonej na profesjonalnym poziomie? Przez byłych żołnierzy jednostek specjalnych. Bo wszyscy byli, wszyscy wiemy, jak wygląda to szkolenie w czasie czynnej służby i później w rezerwie. Osobiście mam nadzieję, że takie kroki przez MON zostaną podjęte. To znaczy... Bo teraz, żeby była jasność, wszyscy hmm. nagle kopią studnie, jak zobaczyli, co się dzieje na, na Ukrainie. Obudzili się z... Jest masę ludzi na szczelnicach. to, to wiesz, to, ci, to wszyscy, ci, są, wszyscy chcą strzelać, tak. kupują kamizelki, hełmy. Tak, tak, są taktykalsami. Tylko właśnie tu fajnie, fajnie, że jest to pytanie, bo ja sam się kiedyś tak kopnąłem w głowę, bo też mam, no mam tak, tych, tych szpejów trochę. I sobie tak myślę, no faktycznie jakbyś coś, to jest to, że tam coś umie szczelić i tak dalej, ale no wyjść z tego miasta, to trzeba mieć tu jakąś zorganizowaną grupę. Z, którą, z którymi trzeba być na, mieć jakąś łączność, trzeba mieć jakieś modele, modele pracy przerobione, żeby no, nie było chaosu. Nie? I... No, przede wszystkim, przede wszystkim to, jest, to jest właśnie to, żeby mieć świadomość, czego się nie wie i jak znaleźć to u kogo. Jak to takie dobre powiedzenie, kiedyś powiem taką anegdotę. Kiedyś byłem na szkoleniu w 25. brigadzie i, I w tej 25. Brygadzie obecnie pan generał Sokołowski, który był wtedy zastępcą dowódcy brygady, przyszedł zobaczyć, jak to szkolenie prowadzę. No i rozmawiamy, rozmawiamy i widzimy żołnierza. Żołnierz przyszedł na zajęcia z liną desantową, plecak. Wszystko miał, kamizelkę, kule, wszystko miał, po prostu chyba wszystko, co mój ojczyzna dała, miał ze sobą. A nam był potrzebne lekkie wyposażenie, żeby miał do broni strzeleckiej, żeby mógł wziąć udział w zajęciach. I tak się patrzy, pan wtedy pułkownik, bo wtedy był pan Sokowski był pułkownikiem. żołnierz, podejść on tu do mnie podchodzi, żołnierz tak przysapał się z tym sprzętem i, i pan dzisiejszy generał Sokowski mówi do niego tak, żołnierzu, po, i tu nie parlamentarny co ci to wszystko? A żołnierz popatrzył. Panie pułkowniku, melduje. Żołnierz powinien dobrze wyglądać. Jak czegoś nie wie, to wiedzieć, co, kto wie. I to jakby jest w pewnym sensie odpowiedź na, na to, co ty powiedziałeś, że ty powinieneś jako obywatel wiedzieć, czego nie wiesz i gdzie to znaleźć. No i powinien dobrze wyglądać. Więc już masz już pewne za sobą. A już tak na poważnie, bez takich żartów, to powiem w ten sposób, że y, uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa, którą bardzo dobrze WOT realizuje. Y, I akurat y, to, co, to, co robią, że wykorzystują doświadczenia y, operatorów i żołnierzy, szkoleniowców z y, wojsk specjalnych, którzy są w tym momencie już poza jakby swoimi jednostkami. Bo jest to niesamowity potencjał, który daje możliwość wykorzystania. Są to dobrze zainwestowane pieniądze w ludzi, którzy w trakcie służby yy, robili to, a w tej chwili mogą swoją wiedzę przekazywać młodym ludziom, entuzjastom, którzy chcą bronić swojego kraju. Uważam, że to jest tak powinno być. Dlaczego system szkoleń w wojsku polskim jest nadal skostniały? Do tej pory ochotnicy na służbie przygotowawczej dostają przestarzały sprzęt do ćwiczeń, na przykład OP1 który nijak ma się do współczesnych realiów. Yy, a dlaczego, jak idziemy do szpitala, to jesteśmy obsługiwani tak, jak jesteśmy? Ja też bym chciał jeździć samym Mercedesem i to najlepszej klasy i mieć wszystko. No po prostu chyba na tyle nas stać, a może podatnicy za mało płacą na armię. <laughs> no, uważaj, bo to ja nie ja no, ale, ale, jakbym zarządzał ale, podatkowymi pieniędzmi izusowskimi Ale ja w tym momencie wiesz no dlaczego, dlaczego tak dlaczego tak dlaczego inaczej no, jakbym miał odpowiednie środki to bym w tym momencie zawiadywał nimi ja nie twierdzę, że magazyny nasze to jest top model. I wszystko co najnowsze. No ale generalnie mamy to, co mamy i mamy to, na co nas stać i staramy się z tego robić to, co możemy w najlepszy sposób. I teraz, i teraz no, pytania, pytania typu, nie będę mówił jakiego, no ale rozumiem go. To pytanie, więc mówię, to co mam, to wykorzystuję. Jeżeli takie mam zaopatrzenie, na takim zaopatrzeniu pracuję. Nie jest to, nie jest to w tej chwili akurat wiem, bo jest dużo prac podjętych, dużo inicjatyw, projektów, które mają, między innymi ta sytuacja, która się dzieje, też wywołuje pewną lawinę pewnych decyzji, ale to nie stało się, że to dzisiaj, miesiąc temu my się obudziliśmy. Naprawdę biorę udział w różnych pracach, różnych zespołów gdzie w tym momencie szuka się rozwiązań, szuka się nowoczesnego sprzętu, szuka się ergonomicznego porządzenia dla żołnierza indywidualnie, żeby on mógł na tą kamizelkę założyć to, co trzeba, żeby ta broń mu pasowała, żeby to mu nie przeszkadzało, jak przejdzie 10 kilometrów, jak skoczy, żeby to mu nie odpadło. I to nie ma tak, że to się nie dzieje, no, ale to się nie stanie z dnia na dzień. No OP-1 jest sprawdzony? Yy, no jest sprawdzony. No. Jest pytanie, czy czytałeś książki Nawala i co o nich sądzisz? Nie czytałem. Mam taką kolejkę książek, z którymi chciałbym się zapoznać i przeczytać. Jeszcze nie przeczytałem, ale, ale przeczytam. Ale przecież... Nie wiem, czy wszystkie, bo widzę, że jest bardzo płodnym autorem cieszy, ale przeczytam. Jaki kompleksowy system widzi jako szkolenie walki, jako szkolenie z walki wręcz na, w naszej armii? zacięciem patriotycznym, czy jedno, znaczy jeszcze raz. Jaki kompleksowy system widzi jako szkolenie z walki wręcz na naszej armii oraz jednostek paramilitarnych z zacięciem patriotycznym? Otwarty. I tu uważam, nie możemy się zamykać i, i fiksować na, na to, że, że dzisiaj moda na to, czy na tamto. W tym momencie powinniśmy pragmatyczny system wybrać, który będzie systemem na tle otwartym, który się da modyfikować, dobudowywać. Sama nazwa system powoduje, że jest to zbiór elementów, które ze sobą współpracują. I w tym momencie ten system musi być otwarty i dać się dostosować w każdej formacji do zadań każdego żołnierza, bo nie każdy ma te same zadania. No i musi być na odpowiednich poziomach, bo nie zawsze wszystko jest potrzebne każdemu. Operator jednostki specjalnej musi posiadać inne techniki, aczkolwiek zbudowane na tym samym systemie. Żołnierz, który będzie siedział w magazynie, bądź będzie kierowcą i będzie zaopatrywał kogoś, musi posiadać inny zasób wiedzy, który da mu te, te, te że tak powiem, właściwości do realizacji swoich zadań. Dziękuję za służbę. JW Formoza jest chyba jedną z najmniej medialnych polskich jednostek specjalnych. Weterani nie piszą książek, rzadko można ich spotkać w TV lub YouTube, czy innych social mediach. Popularność jednostki specjalnej pomaga czy przeszkadza? Trudno mi odpowiedzieć tak jednym słowem na to pytanie, bo uważam, że z jednej strony może pomagać, może przeszkadzać. W czym może pomagać? Na pewno w naborze kandydatów. Bo jeżeli nikt nie wie o tej jednostce, to trudno powiedzieć dzisiaj, patrząc na to, że mamy deficyt jakby tych zdrowych, młodych ludzi, którzy nie dość, że mają poukładane w głowie też są fizycznie na tyle poukładani, żeby przejść taką ciężką selekcję do jednostki specjalnej. No to jeżeli nikt nie będzie wiedział o tej jednostce, no to w tym momencie no jak znaleźć tych kandydatów? A wiadomo rzeczą, że jak idzie ich kilkudziesięciu i przejdzie kilku, albo może nawet jeden, no to z czegoś trzeba ich wybrać, bo nie można zaniżać kryteriów. Musi być to, jakby ta podstawa piramidy, musi być duża, żeby na tym czubku stał no, ten najlepszy operator, później jako produkt finalny tej jednostki. No to tu uważam, że coś powinno się o tej jednostce wiedzieć. A teraz kwestia jest ludzi, którzy, którzy jakby będą decydowali, co powinno się wiedzieć i w jakiej formie i kiedy. I przez kogo będzie to podawane. Żeby to nie było to, że każdy mówi to co chce, gdzie chce i komu chce, bo to niczemu dobre Czyli znaczy jakaś, no, żyjemy w świecie, gdzie no, trzeba sprzedać produkt. Na, Zdecydowanie na służba tak. nawet w każdej z tych jednostek specjalnych, w kontekście tego, że nie ma tych ludzi, no, wymaga tego, że. W no, Ameryka, jak rekrutuje, nie? oni cały czas tak. są rekruterzy zawodowi, jest, jak się ogląda te filmy, gdzie oni zachęcają młodych do przystąpienia do armii, podpisuje się kontakt, to jest to jakby się. Film wojenny z Rambo oglądał, nie, co ta armia tam daje. Zresztą tak jest, że armia daje dużo możliwości. Nie? No zdecydowanie tak. Dlatego mówię, to, to trzeba wyważyć. To trzeba po prostu rozsądnego działania i, i systemowego działania, nie jakiejś takiej akcji tymczasowej, bo uważam, że y, czasami, czasami trzeba się pokazać, a czasami trzeba stać w cieniu i czekać. I to też jest znakomita reklama. Co sądzi Pan o legii Akademickiej? Jest to zjawisko, które w tym momencie moim zdaniem jest dobrym jakby zjawiskiem. Tylko kwestia jest, kto to robi, w jaki sposób. No i przede wszystkim i przede wszystkim ilości. Bo my byśmy chcieli bardzo dużo, ale mało dać. Czyli efekt chcielibyśmy mieć niesamowity, a czasami się nie da zrobić czegoś tak na potaniości, o tak bym to powiedział. Więc tutaj, no, armia dzisiaj, jeżeli chodzi pod względem szkoleniowym, nie wiem, czy jest w stanie aż tak dużo z siebie dawać, a nie skupiać się na kierunkach związanych z szkoleniem żołnierza, który jest w tym momencie już w strukturach. Bo, bo tutaj no, to się cierpi, a jednak odciąganie instruktorów od pracy z żołnierzem w celu, żeby zabezpieczyć Legię Akademicką, no, jest jakimś obciążeniem. Ale z drugiej strony jest to dobry projekt, tylko kwestia jest, kwestia jest jakby wykonania. Wiele lat siedzę w temacie krawmagi. Prowadziłem też własne zajęcia. Wiem, że WWBK w dużym stopniu bazuje na krawmagii. Z tego co słyszę i obserwuję... To zarówno to, co prezentowane w wojsku, jak i w cywilnych szkołach, jest często wybrakowane o realizm. Za dużo symulacji, za mało oporu i treningu pod presją, gdzie partner jest zdeterminowany do ataku. Jakie jest Pana zdanie? Znaczy, jeżeli chodzi o realizm, to wszystko kwestia jest w tej chwili, pracujemy nad tym, żeby instruktorzy, którzy. Inaczej. Ruszyliśmy. Z, znowu jakby ze szkoleniem instruktorów w, w polskim wojsku, jeżeli chodzi o instruktorów walki w bliskim kontakcie. W tej chwili y, dowództwo generalne zleciło y, wykonanie takiego kursu. Ruszyło, ruszył kurs dla 60 instruktorów wojskowych. A na czym ten kurs polega? Bo też był kurs jakiś zrobiony przez Polski Związek i Boksingu. Y, nie wiem, y, jakie kwalifikacje i co oni proponowali, ten kurs, który został w tej chwili, bo akurat za ten kurs, ten kurs prowadzę, jest realizowany w, zgodnie z metodyką szkolenia, która została napisana przez nas 20 lat temu. Oczywiście update'owana, bo, bo nie wszystko dzisiaj już tak samo wygląda, ale jest to kurs, który ma przygotować żołnierzy do realizacji zajęć właśnie z walki w bliskim kontakcie w siłach zbrojnych, w różnych jednostkach, we wszystkich jednostkach rodzajów sił zbrojnych. I w tym momencie to pytanie, czy o realizm, staramy się, żeby ci instruktorzy wyszli wyposażeni właśnie w to, żeby jak najbardziej urealniać zajęcia, żeby, żeby w tym momencie to nie było jakby machanie rękami w powietrzu, tylko żeby to był ten kontakt, kontakt oczywiście kontrolowany, żeby jednocześnie zapobiegać, żeby kontuzji nie było, bo to nie o to chodzi, żeby kogoś szkolić i... I, i, i wyłączać go z, później z życia zawodowego, bo uległ kontuzji. Dobry, dobry, jakby, bo tutaj trzeba to wyważyć, dobry taki, taki kiedyś przykład właśnie, dlaczego kraw i dlaczego w taki sposób ćwiczona, bo jeżeli, jeżeli my byśmy, załóżmy, założyli full realizm i na każdych zajęciach tłuki się na 100%, to w tym momencie zakładamy, że mamy... To nie miał ludzi. No nie miałbym ludzi. no. Zobre, no w te tym momencie jest... Te, te jest i, i tu no, trzeba wybrać jakiś kompromis, że w tym momencie z jednej ale... strony chcę, chcę zrobić, żeby to było realne, z drugiej strony, muszę zrobić to w ten sposób, żeby ci ludzie, którzy są w dyżurze, w gotowości, a muszą podtrzymywać swoje zdolności bojowe, nie stracili tych zdolności, bo poszli podnosić swoje kwalifikacje, a stracili oko, kciuki mi się, że tak powiem, wygiął nie w tą stronę, albo złamali rękę. Ale to jest komunikat od razu dla tych wszystkich, Którzy otwierają kluby ze sportami walki i robią tak zwane nowe nabory. I niech się nie dziwią, że oni na tych nowych naborach, gdzie człowiek nie umie trzymać rąk, nie umie stać, nie umie się poruszać w walce, nagle dostaje rękawice, ochraniacze i jest na parzanka, i po prostu tak się ludziom wybija z głowy trenowanie sportu walki, bo jak mu później powie, że on Chodź na boks albo na MMA, to on mówi: Stary, ja byłem raz i oni mi tam zrobili takie garbowanie skóry, że ja wolę sobie w tenisa pograć. Potem w głowie by się kręciło trzy dni i wcale nic nie piłem. I to, jest, i, to, I to jest ewidentny błąd nie tych ludzi, bo nie chcieli ich potrenować, tylko prowadzących, którzy nie zawsze trafiają z timingiem. No nie? Bo to trzeba trochę posiedzieć na tej sali, żeby założyć rękawicę i coś tam podziałać. Nie? Co się stało z panem Majorem Tarnawskim? Yy, bo razem tworzyliście Blosa, tak, tak? Nie, nie Blosa. Program Blos, współ współtwórca programu Blos, maj Majora Tarnowskiego. A, y zadający pytanie, chyba nie do końca orientuje się. Że jest tu wkład? No nie dobrze. No, ale coś robiliście i co się stało, sma. że już nie robić? Życie. Znaczy powiem w ten sposób, bo to jest dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie koledze, ale generalnie w czym jest rzecz? Pan. Y y na pan nie jesteśmy, jesteśmy normalnie po imieniu. Piotrek Tarnaski, spotkaliśmy się w 1995 roku, jak ja zacząłem pracować w Poznaniu. On był wtedy WF-istą, instruktorem od walki. Zajmował się mi odpalą, między innymi za szkolenie w 12. kompanii rozpoznawczej, która była wtedy. I zaczęliśmy ze sobą współpracę. Był to bardzo dobry czas. Uważam, że tworzyliśmy dobry duet znakomicie się uzupełnialiśmy. Niesamowicie inteligentny człowiek, kreatywny. I to był dobry czas dla nas obu, uważam. Obaj stworzyliśmy system walki w bliskim kontakcie. I to był ta cegiełka, którą rozpoczęliśmy, jakby zmiany w Wojsku Polskim poza tą czerwoną książeczką. Nasza też jest czerwona, ale już troszkę z innymi treściami. I, I to my byliśmy tym we dwóch motorem, który w, y, robił to. Jeżeli chodzi i ta, co się stało, że nie przestaliśmy to robić, no po prostu rozeszły się nasze drogi, y, zaczęliśmy mieć inne priorytety w życiu i y, jak to można powiedzieć, wyczerpał się jakby y, pomysł na dalsze robienie, ale życzę mu dobrze i, i też nie. Nie mogę złego słowa powiedzieć o tym okresie, kiedy pracowaliśmy razem, bo bez niego bym nie osiągnął tego, co jest i tu, gdzie jestem dzisiaj. Zresztą on o tym wie. Jeżeli chodzi o walkę i bezpieczne posługiwa się bronią, czyli ten Blos, to akurat człowiekiem, który, który pomagał mi bardzo przy tym, przy tym systemie tworzenia, był jest Jacek Kaczmarzyk, w tej chwili major Wojska Polskiego, który jest szefem zakładu. Cyklu SELE w Poznaniu w Centrum Uczniów Wojsk Lądowych. I to on ze mną pisał tą, ten poradnik, to on ze mną układał te e, zdjęcia, robił ze mną te zdjęcia do tego podręcznika. I to jest zupełnie inna osoba. To już w tym momencie Piotrek. Piotrek y, pracował z nami, y, bardziej wtedy ucząc się tego systemu od nas, jak który przywieźliśmy ze Szwajcarii. Więc, więc generalnie tak to wyglądało. Czy uważa pan, że nasze jednostki są odpowiednio rozlekowane na terenie naszego kraju? Na przykład taka jednostka pancerna w Lubowskim jest w stanie logistycznie możliwo szybko przesunąć się w rejon wschodni. Czy pana zdaniem powinno się zmienić rozlekowanie, patrząc na teraźniejszy układ sił? Nie jest to pytanie do mnie, nie będę na niego odpowiadał, ale uważam, że jest dobrze. A jaki jest pana ulubiony rzut? Yy, Nagę lubiłem swego czasu i Soinagę z kolan. Soinaga. To chyba wszystkim wchodzi. no, wchodziło. O, z jakiego układu trafił do jednostki? A, no oczywiście. Która partia była wtedy? <noise> nie, wiem. Którą nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, która partia wtedy była. Nie, to, nie, nie, to był 2015 rok. No, ale film, to już wiem, film. kto pisze, bo tu jest, ile razy przechodził kwalifikacje, no, no, to, to już To już chyba to... odpadałem na to pytanie. Tak. No dobrze. Jaki, jakbyś miał wybierać taki bazowy program walki wręcz, albo taki, albo inaczej Najpierw by trzeba było za zacząć od takiej bazy sprawności fizycznej. To jakiego rodzaju byś trening y, wypisał na recepcie dla wojska, a później jeżeli chodzi o specjalizację w walce wręcz to jakiego rodzaju by to była recepta? Znaczy powiem tak, myśleliśmy o tym temat dużo. Z, bo, bo, z bo wiesz, żeby była jasność, ja mhm. y, uważam, że sprawność fizyczna to jest baza do wszystkiego. Nawet jak ktoś jest prawnikiem, to powinien też dbać o swoją sprawność fizyczną. W wojsku natomiast, jak jest łącznościowiec, to on niekoniecznie potrzebuje naparzać się w krawmace. Ale tak. sprawny, sprawny fizycznie powinien być. Żeby nawet wstydu dla wojska nie było. To znaczy, to znaczy, odpowiem się w ten sposób. Najprościej jest jakby wziąć pod uwagę system szkolnictwa wojskowego i jeżeli chodzi o wyższe szkolnictwo wojskowe, czyli akademie, które mamy w tej chwili. Mamy młodego człowieka, którego mamy 4-5 lat, tak? Już nie mówię o praktykach o różnych rzecz, 4-5 lat, to jest dobry czas. Ten człowiek nie wie, że jest po selekcji, no selekcja może duże słowo, ale jest przesiany, czyli jest to już człowiek, który testy sprawnościowe, czyli ma jakąś bazę, na której można zacząć pracować. Takim moim marzeniem, marzeniem, jak rozmawiałem z Maćkiem, z się, jak rozmawiamy, to by było na przykład tak, pierwszy rok W. Cały czas zapasy i judo. Wszystko co łapane, przewracane. I w każdym tygodniu mają po 4 godziny zapasów i judo. Drugi rok, boks. Tu cały czas boks. Wszystkie wf -y to jest boks. Trzeci rok, dokładamy im sporty kopane. Czyli kickboxing, karate, elementy. Wszystko co jest związane z nogami, z rękami. Na czwartym roku robimy miks tych systemów. A na piątym roku niech on już sobie wybiera to, co chce. Do tego dodajemy jeszcze filar atletyki terenowej i pływanie. Czyli, żeby umiał pokonywać parkour, ale jeżeli on przeszło. sam wiesz, jeżeli będzie w tym momencie miał przygotowanie bazę ze sportu walki, czyli będzie miał tą siłę, szybkość i tą dynamikę, którą się wywodzi z walki z, ze sportów walki, to on później tą wytrzymałość siłową i szybkościową zrobi na torze i tą zwinność poprawi tylko i generalnie w tym momencie nam to wyłącza jakby problemy później jakiekolwiek i taki człowiek jest przygotowanym wojownikiem. I niekoniecznie będzie musiał wykorzystywać swoje ciało do tego, żeby walczyć, bo jeżeli już dochodzi do walki, wręcz na polu, na polu walki, no to w tym momencie gdzieś tam zawiedliśmy, gdzieś nie dopuściliśmy do tego dystansu, ale w tym momencie już samo to, że on może coś mieć, a nie musi tego zrobić, daje siłę. Więc, więc tutaj w ten sposób bym do tego podszedł. I, i to system, gdybyśmy taki wprowadzili system, oczywiście sporty, które byłyby uzupełniające, które mogłyby być uzupełniającymi, jak gry zespołowe, tenis i tak dalej, są bardzo bile widziane, ale to nie jest podstawa, która powinna być w wojsku. Przede wszystkim sporty walki, pływanie i atletyka terenowa, pokonywanie torów przeszkód. I to by nam dało jakby kompletnego żołnierza, sprawnego sprawnego i mocnego psychicznie. Bo żadna dyscyplina, kiedyś dyskutowaliśmy na ten temat, żadna dyscyplina, bo ktoś mówi tak, na kto dzisiaj, bo były takie dyskusje 10, 15, 20 lat temu, bo uczestniczyłem w różnego rodzaju grupach, no ale po co to dzisiaj, dzisiaj to się naciśnie guzik i ktoś tam od razu odleci albo przyleci, tak? No nie, tak się nie ma. To dzisiaj mamy już 22 yy, yy, rok XXI wieku i co? I, I nie ma, nikt guzików nie naciska, a wojna odbywa się w sposób konwencjonalny tylko jest bardziej mobilna, nie siedzi się w okopach. I w tym momencie, i w tym momencie patrząc na to, no to, to, to pokazuje, że sport typu piłka nożna, siatkówka, znakomite sporty, ale nic tak nie, psychicznie nie przygotowuje nas do konfrontacji, do walki jak walka z drugim przeciwnikiem, partnerem, który w tym momencie stwarza nam warunki, których nie jestem w stanie przewidzieć. Słynna czerwona książeczka, słynny plan konspekt do zajęć zgodne ze wzorem. Kontrolowanie zajęć przez metodyków, oczywiście w formie żartu metodą dowcipów. Szczerze, to dużo ludzi w cywilu nie ma pojęcia, że takie coś istnieje w wojsku jest skrupuletnie pielęgnowane i kontrolowane. Czasem nie ma się jak do tematyki zajęć. Dziękuję za służbę, gratuluję formy i pasji. <laughs> to o co chodzi z tymi czerwonymi książeczkami i konspektami? Czy no. to nie jest tak, że co innego jest, jest napisane, a co innego jest realizowane? Nie, 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 nie. Jest takie dobre powiedzenie kiedyś takiego mojego. To jest jeszcze jakaś sytuacja z niebostąpieniem, czerwona pieczęć mocy, kojo. Nie, nie wiem. Magiczne ozdrowienia na cień przed przysięgą. Nie wiem, jakieś. Nie co, wiem, co. Z, skryba u Majorki, tego by to nie, nie wiem, Nie wiem, co miał, co miał na myśli yy, kolega, który zadawał to pytanie, czy koleżanka, ale powiem w ten sposób, że fakt, faktem papieru biała taktyka troszeczkę przyciska, ale z drugiej strony trzeba spojrzeć na to też, yy, że, że no, jak to mówią, czym więcej papieru, tym czystsza dupa. <laughs> więc, więc tak kolokwialnie określając, ale do czego zmierzam? Fakt faktem, że jest dużo, dużo dokumentacji szkoleniowej, którą trzeba popełnić, zanim się wyjdzie faktycznie do pracy fizycznej z ludźmi. Czasami to zniechęca, zwłaszcza młodych ludzi, którzy kipią, są działać. chcą działać chcą działać, chcąc i tak dalej, dalej. Dlatego w tym momencie no, to spawalnia czasami powalnia i czasami no, tępi te, te, ten, ten entuzjazm u, u młodej, u młodej Ja rozumiem pytanie, które się kryje, bo sam to przerabiałem wielokrotnie. Wykonywałem te konspekty, opracowywałem plany szkolenia, wiem na czym to polega, ale, ale jedna rzecz. Bardzo często, i to jest duży błąd, i nie tylko w armii. Dużym błędem jest to, że nie kontroluje się czasami efektów mojej pracy, czyli nie jaki produkt wypuszcza, tylko jak jestem, tylko patrzy się jak przyjeżdża kontrola w wielu przypadkach, czy mam dokumentację zgodną. Kiedyś, kiedyś rozmawiałem z takim żołnierzem, który w Bundeswehrze trochę spędził czasu, i on mówi tak: przyjeżdża kontrola, przyjeżdża kontrola, to w pierwszej kolejności biorą moich żołnierzy. I poddają ich testom. W momencie, kiedy ci żołnierze wykonali te zadania, które były dla nich przebiegli w takim czasie, strzelili w takim czasie, zrobili w takim czasie, to już mnie nikt o nic nie pyta. Już nikt mi nie zagląda do szuflady, czy ja mam konspekty sprzed trzech lat, które w tym momencie, yy, bo to nie papier uczy. Efekt jest taki, ja osiągnąłem cel. A celem jest mieć wyszkolonego żołnierza, a nie tony papierów na, w szufladach. I ostatnio się spieram w zespole, w którym pracuję, jaki jest cel powołania zespołu i tworzenia nowych systemów szkolenia. Tworzenie tysiąca kartek, stron, katalogów ze zdjęciami, których i tak nikt nie będzie szukał. Czy bardzo krótka, zwięzła, zajmująca 100 stron książka, która w tym momencie da. To gęste do nauczania, a zainwestujemy w szkolenie instruktorów. Dla mnie. Ale przechodzi taka inicjatywa? Moja, się? moja w tej chwili jest w cieniu. No ale cóż, no nie zawsze wszystko. Czas to zweryfikuje. Trzeba sposób. się zapisać do opcji właściwej i wtedy się to szybciej ruszy, czy nie? Nie, nie. Akurat w wojsku to chyba nie ma w moim przypadku takiego znaczenia. A jakbyś był takim głównym decydentem i mógł mieć wpływ na wojsko i to, co się w nim dzieje, to od czego byś zaczął? Co byś od razu skasował? Co jest potrzebne, co jest niepotrzebne? Wydaje mi się, że potrzebne jest inwestowanie w mądrych ludzi. I to na każdym etapie, w każdym miejscu. I to wiedzą też przełożeni. Są pewne uwarunkowania, które ograniczają to, ale to nie jest... Żebyśmy się dobrze rozumieli... Nie chcę odpowiadać w sposób wymijający i tak dalej, ale uważam, tak ogólnie odpowiadając, w tak bym zrobił, bo uważam, że. Ale gdzie tych mądrych ludzi szukać? Jak mądry człowiek na rynku, jeżeli jest świadomy swojej mądrości, i nie ma poczucia jakiejś misji obywatelskiej społecznej, to on idzie i klepie kasę w jakiejś firmie dużej. Albo, albo sam zakłada biznes i robi. No, i, I, nam też, się... i, I teraz stąd też bo się tam pytałem, żeby ktoś tam. Ktoś, ktoś, kto osiągnął jakiś tam status majątkowy, żeby się pchał do polityki. Ale po co mu ta polityka? Jak on już zarobił, on już ma. Ale wiesz co, ja ci, pałem, ja ci powiem ja Tomek. Jak nie... kupić właśnie tych ludzi mądrych? Jak ich za, Jak co im zaoferować, nie? Nie wiem. Nie wiem. No, ja, ja uważam, że. Że w wielu przypadkach yy, po pierwsze, ciężko jest mi sobie odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, ciężko jest mi sobie wyobrazić no, taką czarodziejską różdżkę i że ja ją mam w rękach i mogę wszystko zrobić. Jakoś nie, nawet mam duży poziom abstrakcyjnego myślenia, nie dociera to do mnie. Ale z drugiej strony yy, to powiem w ten sposób, że yy, nie wiem i bardzo często, może bardzo to nie, ale często nie boję się powiedzieć nawet swoim studentom, że nie wiem. Bardzo się boję tych ludzi, którzy wszystko wiedzą i są nieomylni. Bardzo daleko od nich uciekam. W tej chwili się potykałem z takimi kilkoma wiedzą wszystko. jak to słyszałem takie Gustawa Cholełupka taka wypowiedź przed iluś lat. K czego najbardziej się obawia, właśnie. Tych takich małych, złośliwych, siedzących w cieniu ludzi, którzy wiedzą wszystko najlepiej i, naj i oceniają wszystkich tą swoją miarą. A ich miara to jest jak my kradniemy, to Wy też jesteście pewnie złodziejami. Bo jak mi moja babcia mówiła, złodziej ocenia każdego według swojej miary. I to jest to, i, i ja mówię po prostu nie wiem. Na te twoje pytania nie wiem, nie zastanawiałem się. Może jakbym nie jestem, nie jestem na tym poziomie, żeby się nad ten temat zastanawiać. Na moim poziomie uważam, jestem kompetentny, a wyżej nie wiem. Dobra, zmienimy temat. Jeszcze ostatnie już takie pytanie. No mamy sytuację na Ukrainie. Nie? No i jest tutaj jedna propaganda, mówi, że tam Ukraińcy strasznie biją tych ruskich i faktycznie tak jak powiedziałeś, są filmiki różne, że, że ci... No, że ci młodzi żołnierze tam są wyciągani albo zagubieni i tak dalej. I czy y, to nie jest też tak, że to jest to następstwo tej obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w armii rosyjskiej, że im się po prostu, no, nie mają morale do tego, żeby tam gdzieś jechać, coś robić. No i im to trochę ta wojenka nie idzie, jeżeli chodzi o taką, y, no, o taką piechotę. No bo na razie to, z tego co mi wiadomo, to jest bombardowanie, a a piechota, no już się tak nie rozkręca, jak na początku. Ale czy... jakie pytanie masz, Dom? No, czy to jest właśnie, czy... czy... Czy powinna być w Polsce obowiązkowa służba zasadnicza wojskowa albo jakieś szkolenie wojskowe? Na pewno powinna być. I co się powinno też Ale w zmienić? jakiej formie, to trudno mi powiedzieć. Ale zasadnicza to... służba czy, czy jakiś obowiązek? Obowiązek. Moim zdaniem obowiązek, bo ciężko będzie wrócić dla wszystkich do zasadniczej służby wojskowej. Nie wiem też, czy nas na to w tym momencie stać, bo to nie jest wcale łatwe. Ale z drugiej strony y, pewne rozwiązania, które już y, funkcjonują i się sprawdzają, chociażby jakby te wojska obrony terytorialnej, które moim zdaniem w dniu dzisiejszym odpowiadają na zapotrzebowania współczesnego y, konfliktu, y, z drugiej strony to przewartościowanie pewnych rzeczy, które zaistniało w przyrodzie patrząc na to jak wygląda ten konflikt w tej chwili. Y, czy dla wszystkich zasadnicza służba wojskowa? Raczej chyba nie cofniemy się do tego poziomu, ale na pewno musi być jakiś model, który da możliwość yy, yy, jakby yy, bezpieczeństwa kraju nas, na miarę naszych możliwości. No bo i naszej sobie tego no nie. No, mamy miesiąc już tej wojny. Jakie są jak gdyby, twoje takie pierwsze wnioski? Ale tak prywatnie. Nie to... mogę mówić prywatnie, bo mówimy oficjalnie, jestem oficerem wojska polskiego. Jak ja mam tu ci powiedzieć. Dobra, tym no ale co ale co o tym myślisz? mnie tutaj, wezwałeś, zaprosiłeś mnie tutaj jako, jako wykładowca Akademii Wojsk Lądowych, byłego specjalistę od szkolenia specjalistycznego w jednostce wojskowej i tak dalej, i tak dalej. I teraz no, czego ode mnie oczekujesz? No jakie jest Twoje zdanie w ogóle na temat tego? Moje wojny? zdanie jest takie, że bardzo się pomyliłem. Nie doszacowałem pewnych rzeczy. Wiedziałem, że wiedziałem, że Ukraina z moich obserwacji, nie z jakichś źródeł operacyjnych, ale rozmawiałem też dużo z różnymi okreńcami, z którymi miałem okazję pracować w różnych miejscach i wiedziałem, że to nie jest armia, która była jak weszli na Krym. Wiedziałem, że została zrobiona bardzo dobra robota u nich i to wiedziałem. W ale bo... myślisz, że oni wyciągnęli wnioski po tym, jak Rosja zajęła Krym? To zdecydowanie, I się już przygotowali tak. I... na zielonych ludzików i różnych. Przygotowali takich. się, co widać, słychać i czuć. Yy, w, tym momencie, w tym momencie uważam, ja pomyliłem się w jednej rzeczy, bo nie spodziewałem się, że yy, Ruski będzie w tym kierunku tak szedł zadufany w sobie, że wejdzie jak po swoje. Chyba u nich wywiad zasnął. Albo po prostu tam. Albo, albo król się okazało, był nagi. A wszyscy mu mówili, że jest tak dobrze. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo nie mam takich informacji. I, i tylko mówię to samo, tak jak wy obserwujecie media, to, 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 to co się dzieje. Więc. I tu moim zdaniem przeliczyliście. I, oby, i oby, oby dla nas jak najdłużej Ukraińcy byli w stanie im to wybić z głowy, dalsze wojenki. I uważam, że słuchałem, słuchałem w radiu wywiadu Bodaluk. Nazywał się żołnierz, który jest instruktorem gdzieś u nich, też takiej starszej daty, który brał udział w kilku konfliktach i tłumaczył i nie mógł tylko zrozumieć. Mówi, żeby zadała mu pani dziennikarka, to chyba w tym jest z radiu. Było pytanie, mu zadała, yy, czego wam potrzeba życzyć, bo chyba nie ducha walki. A on mówi: decyzyjności naszych przełożonych. A on, a on mówi: Dlaczego? No przecież macie takiego prezydenta, który tak znakomicie ten tak, ale my się cały czas bronimy. A my powinniśmy pójść atakować i pójść do luska. I to pokazuje jakby determinację tego narodu, yy, który chce walczyć o swoją wolność. I w tym momencie pokazuje z drugiej strony tych najeźdźców, którzy nie mają motywacji, oni nie bronią swoich domów. Oni zostali wprowadzeni przez propagandę w błąd. I to są młodzi ludzie, którzy też by chcieli żyć. Więc w tym momencie zetknięcie tych dwóch światów: kogoś, kto broni swojej ojczyzny, swojego domu, swojej rodziny, swoich dzieci, i najeźdźcy, który wchodzi o taki, myśli, że wchodzi, go będą witali z kwiatami. No i efekt mamy, jaki mamy. Na sam koniec chciałem zapytać, czym poza uczelnią się zajmujesz i gdzie można włodka się wyszkolić zarówno z krawmogi, Mogi strzelania, bo zajmujesz się też takimi rzeczami. Tak, zdecydowanie, tak. To w formie po, po prostu tutaj auto, prezen auto, auto prezentacji, <grym> yy, gdzie, gdzie szukać, co, y, czym się zajmujesz, jak szkolisz, jakie kursy organizujesz La, dla cywili, oczywiście. To znaczy. Yy... Zajmuję się tym, na czym najlepiej się znam. Uczę ludzi walczyć, myśleć, yy, otwartą głowę, żeby mieli, i przede wszystkim uczę właśnie strzelać i walki w bliskim kontakcie, bazującej na maga. Yy, mam swoją, jakby, taką działalność pod nazwą Zawodowiec, Włodzimierz Kopeć. Polska nazwa, tak jak miałem okazję, to polska nazwa Zawodowiec. Ale, ale mam to, tą militarną, tą część pod już tutaj nie do końca Polska Militar Training Team, czyli grupę ludzi, którzy zajmują się szkoleniami stricte wojskowymi z bronią, z różnych technik, jeżeli chodzi o walkę, techniki, taktyki, interwencji. Strona krótka mtt.com.pl a jednocześnie jestem, jestem prezesem Stowarzyszenia Kraft Maga Polska, czyli organizacji, która już od ponad 20 lat w Polsce zajmuje się szkoleniami. Jesteśmy organizacją, która szkoliła wojsko, szkoli dzisiaj też wojsko. Skupiamy instruktorów resortów mundurowych. Dużo u nas jest policjantów, były żołnierzy jednostek specjalnych, policji, wojska i innych służb mundurowych, którzy w tym momencie no, mają swoje sekcje. Prowadzą zajęcia z skutecznej samoobrony dla, dla kobiet, mężczyzn, dla młodzieży, a jednocześnie uczymy ludzi strzelać no i żeby byli bezpieczni. Czyli krafmaga.org.pl to jest nasza jakby stowarzyszeniowa strona, no i mtt.com.pl. Wszystkie linki będą dostępne pod filmem. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję ze swojej strony za zaproszenie i miło mi było przyjść. Widziałem. Ludzi, którzy tu u Ciebie bywają. Podoba mi się klimat. No, klimat. Staramy się, staramy się. Sikier ale sikierki... <laughs> to, widzę, że się czaisz na sikierkę, ale sikierki są nie do wzięcia. Akurat z mojej uczelni to taką mam dla Ciebie AWL-owską. Zresztą brałeś, brałeś w tym udział, bo to jest sekcja walka w, blisk walki tak, w bliskim kontakcie. Tak, z tak, tak. Zobacz, to jest akurat emblemat sekcji walki w bliskim kontakcie, sekcji, którą, że tak powiem, wsparłeś przy zawodach pierwszych wojskowych, które były organizowane w naszej akademii. To dla ciebie, jak to mówią, duży trochę, ale. I, no i oczywiście z jednostki, w której miałem zaszczyt, dużą przyjemność służyć, pracować. Emblemat naszej paskudy w ze znaczkiem. No właśnie, co, znaczkiem. co to za paskuda oznacza, jak już jesteśmy przy Paskuda. Co to jest Paskuda. To jest smog, potwór morski. Każdy może sobie, że tak powiem, wymyśleć co, ale w każdym razie, moim zdaniem, to takie powiedzenie Paskuda dobrze oddaje to, to, ten kształt, który tam jest. Kotwica Paskuda. Trochę tak wygląda. Ja dziękuję za przybycie. Przypominam o subskrypcjach, lajkach, strajkach, jak to się tam nazywa jeżeli chcecie spotkać a czyli nawiązać kontakt z moim gościem linki są dostępne pod filmem z mojej strony to wszystko dziękuję za przybycie i mam nadzieję do zobaczenia na zawodach do zobaczenia bardzo ci dziękuję <głos》>